Szanowni Państwo, minęła godzina 16. Komisja Spraw Społecznych może rozpocząć swoje obradowanie. Witam Pana Burmistrza Wojciecha Korola Iwaszkiewicza. Witam Panią zastępcę Skarbnika i Pana Naczelnika, Pana Markowskiego również. Witam. W pierwszej kolejności przejdziemy projekty uchwał, to jest moja propozycja, znaczy przepraszam, w pierwszej w ogóle kolejności to przegłosujemy protokół z posiedzenia wspólnych komisji z zeszłego miesiąca, kiedy były wspólne posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Komisji Finansów i przegłosujemy przyjęcie tego protokołu. Protokół został wysłany nam drogą mailową do wszystkich. Myślę, że każdy miał szansę już się z nim zapoznać. W drugiej kolejności omówimy projekty uchwał i w trzeciej kolejności przejdziemy do naszych spraw bieżących, a mianowicie porozmawiamy o tym, co udało się już nam zdziałać i co się nie udało zdziałać, tak, i jakie plany, co będziemy realizować z programu, z planu pracy komisji w dalszej kolejności. Dobrze, no to przejdźmy do protokołu. Kto z Państwa jest za przyjęciem protokołu z posiedzenia komisji łączonej? Proszę o podniesienie ręki do góry. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Wszyscy są za. Na komisji jest 5 osób. Brakuje nam jednej osoby, ale komisja obraduje prawidłowo, czyli posiadamy kworum. I tak trzeba też to zaprotokołować, że 5 osób głosowało nad protokołem. I przechodzimy do projektów uchwał. Pierwszy i drugi projekt uchwały to są finanse. Czy ktoś z Państwa ma pytanie? Korzystając z tego, że mamy Panią Skarbnik u siebie, to czy są pytania dotyczące projektu pierwszego i drugiego, bo łącznie możemy, jakby jednej sfery dotyczy. Poprosiłbym o zgłoszenie się korzystamy z mikrofonów. Proszę o wyjaśnienie tego wydatku 180 tysięcy przeznaczonych na wkład dla PEC-u. To poproszę pana naczelnika Jacka Markowskiego, który wyjaśni tę kwestię. Od dłuższego czasu w PEC-u była taka sytuacja problematyczna, że struktura udziału wynikająca z umowy spółki przewiduje, że 51% udziałów posiada miasto i 49% udziałów posiadają pracownicy. System przyjęty jeszcze w latach 90. i tak ukształtowany oraz umowa spółki przewidują, że pracownikom przysługuje prawo do wypłaty dodatkowego świadczenia w przypadku wypracowania przez spółkę zysku tak zwanej trzynastki. To jest równowartość tej trzynastki. I ten system uniemożliwiał niejako zmiany udziałowe ani wnoszenie przez miasto aportem jakichkolwiek składników majątkowych, bowiem ta trzynastka nie byłaby wykonana, mówiąc wprost, więc były to sprawy pracownicze. Zarząd podjął z pracownikami negocjacje dotyczące zbycia udziałów na rzecz gminy miejskiej Giżycko po to, żeby spółkę dokapitalizować i żeby zwiększyć jej możliwości rozwojowe. I zarząd przedstawił burmistrzowi pismo z propozycją rozpoczęcia przez miasto negocjacji w sprawie nabycia takiej ilości udziałów, że miasto miałoby powyżej 75%. To umożliwiłoby z kolei zmianę umowy spółki w kontekście aktualnego jej brzmienia i jednocześnie wniesienie aportu w postaci dzierżawionych gruntów aktualnie przez PEC. Bo taką bolączką PEC-u jest to, że PEC nie dokonuje odpisów amortyzacyjnych z tego względu, że nie posiada w znacznej mierze własnego majątku, tylko prowadzi działalność na majątku miejskim. Natomiast to jest to, co było przywoływane w kontekście przez burmistrza przy szpitalu. I to jest ten problem, żeby spółka mogła jakby przystosować się do nowych wymogów, w tym wymogów środowiskowych, no musi ten majątek posiadać, mieć zdolności i kredytowe, i zdolności przystępowania do projektów takich, które spowodują, że będzie miała jakieś zabezpieczenia do prowadzonej przez siebie działalności, nie tylko z poręczeń miejskich. Stąd też
tak zostało to oszacowane jak w budżecie, bo nie wiadomo, ile osób finalnie przystąpi jednak do tego zbycia udziałów. Burmistrz był obecny na spotkaniu w PEC-u, gdzie część pracowników po prostu ogólnie tylko wskazała, że jest zainteresowana. Natomiast te właściwe negocjacje muszą być rozpoczęte i żeby te negocjacje mogły być rozpoczęte i żeby burmistrz miał legitymację do tego, żeby w ogóle je rozpoczynać z udziałowcami PEC-u, no to muszą państwo zabezpieczyć te środki finansowe w budżecie miejskim. Czy jeszcze pytania są do pierwszego i drugiego projektu? Nie widzę. A, no to tak, tak, jeszcze? Taka drobna kwota z ciekawości. Ten fundusz wsparcia policji, te 5000, no w sumie kwota niewielka, to jest jakiś konkretny cel przeznaczony? Znaczy, nie pamiętam porozumienia dokładnie, ale to my jesteśmy pośrednikiem, bo te 5000, jak państwo zobaczycie, chyba jest wyżej w dochodach też od lasów państwowych. Czyli lasy państwowe dają nam 5000, żebyśmy, żebyśmy przekazali policji, ale nie pamiętam, czy to na samochód, czy jakieś inne składniki. I to przez miasto? Tak, dlatego że lasy państwowe formalnie nie mogą innych jednostek państwowych wspomagać, mogą natomiast samorządowe i my tak już działamy nie pierwszy raz, że umawiamy się z nadleśniczym, że nam daje, a my dajemy na podstawie porozumienia policji. Nie zauważyłam. Okay. Jeszcze są pytania? Nie widzę. Przechodzimy do projektu numer 3. Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. Czy w związku ze wzorem ktoś chce wnieść jakieś zmiany do wzoru? Pan burmistrz. Ja w kwestii formalnej, ponieważ równolegle odbywają się dwie komisje, więc tak mam taką propozycję, żeby przejść do projektów właściwych dla Wydziału Mienia, żeby pan Jacek mógł pójść tam, a pani Ewa pewnie przyjdzie wtedy tu do nas, tak? Tak, ale tak, może się jeżeli pan przewodniczący bądź komisja to uzna, to oczywiście za słuszne, ale taki mam taką propozycję. Dobrze. Tylko pytanie, czy mamy jakieś pytania do tego projektu numer 3? Jeżeli nie mamy, to i też nie będziemy musieli pani Ewę faktygować. No to teraz przechodzimy na mienie. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości, projekt numer 4. Czy są pytania w związku z tym projektem uchwały? I którą staraliśmy się wyjaśnić z projektantem, ponieważ plan zagospodarowania przestrzennego nie przewiduje możliwości zabudowy tych działek. Praktycznie w ogóle, z tego względu, że leci tam sieć magistralna Pewiku, leci sieć gazowa, energetyczna i teoretycznie tego zabudować nie można, ale to jest tak duża działka i posiadająca dostęp do drogi publicznej, że no teoretycznie no trudno wyłączać to z przetargu. Więc opinia prawna, którą posiadamy nawet w kontekście zapisów planu i opinii planisty jest taka, że trybem właściwym jest tryb przetargowy po to, żeby zapewnić po prostu możliwość konkurencyjności i zgodność z ustawą. Do momentu ewentualnie chyba, że plan by został zmieniony i właściciele sieci, dysponenci by wyrazili na to zgodę, bo te sieci są sieciami magistralnymi, czyli teoretycznie no, nie dają tam możliwości zabudowania na nich czegokolwiek. Aczkolwiek właściciel nieruchomości wystąpił z wnioskiem, tak, o rozpoczęcie procedury. Czy wiemy, co jest planowane, czy... Nie i nigdy tego nie przewidzimy z wyjątkiem instytucji użytkowania wieczystego, bo czy wnioskodawca, czy ktokolwiek inny może różnego rodzaju zamierzenia inwestycyjne wskazywać wcześniej, natomiast po nabyciu nie jest już praktycznie niczym związany. Oczywiście analizując tą problematykę i to, co podnosi pani radna, no może być tak, że zabudowa uzupełniająca na przykład mieszkaniową jednorodzinną, bo trzeba pamiętać, że to jest kontur 4MN, to będzie na przykład zabudowa parkingowa. Czyli na przykład jeżeli właściciel nieruchomości przyległej ma możliwości wykorzystać w pełni swoją działkę, to on to zrobi zabudową, natomiast ten teren, który by ewentualnie nabył w przetargu na infrastrukturę uzupełniającą w celu wypełnienia warunków planu, czyli takie rozważania możemy snuć, ale to jest wszystko teoria, bo no, tego nie przewidzimy. Czyli tak, ten pas zielony przy domkach to... Prywatny. To jest ten prywatny, To jest ten tak? prywatny, tak.
i właściciel tego prywatnego terenu wystąpił o ten pas zieleni, który dotyczy drogi. Ja pamiętam jeszcze z poprzedniej kadencji mówiło się o zostawieniu tego, ewentualnie na pas drogowy, gdyby była taka konieczność poszerzenia tego. Takie plany były, natomiast aktualnie obowiązujący plan, który Państwo uchwaliliście, przewiduje, że ta nieruchomość, ten grunt jest w konturze 4MN, czyli zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności. Dokładnie. Więc stąd też właściciel wystąpił o sprzedaż na poprawę, ale z naszej oceny wynika, że powinien być tryb przetargowy. Nie, nie, wystąpił po uchwaleniu planu. Wystąpił po uchwaleniu planu dopiero przez Państwa o sprzedaż na poprawę warunków zagospodarowania. Nie wystąpił wcześniej, tylko po uchwaleniu planu. To mi chyba wtedy nie było, to mam pytanie, bo to nie była moja kadencja. Ale w tej chwili plan, tak jak pan naczelnik mówił, tu nie ma możliwości zabudowy w tej części. Nie ma możliwości zabudowy. Plan mówi, że nie ma obiektów budowlanych, nie można posadowić na tym terenie. Tylko to jest zawsze problem interpretacyjny i teraz też się tego nie podejmujemy, żeby w przyszłości się nie okazało, że ktoś wybuduje tam parking, bo obiekt budowlany obiektowi nierówny. Jeżeli będzie to rozbieralna kostka, na przykład parkingowa, to być może organ nadzoru, organ wydający pozwolenie na budowę, taką zabudowę tutaj dopuści. Do tego nie wykluczamy. To nie musi być stan zagospodarowania istniejący, bo kontur jest mieszkaniówki niskiej intensywności, ale obiekty budowlane nie mogą być na nim posadowione. To wynika z treści planu. Tak, 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 tak. Dobrze, więc jeszcze jedno pytanie. Proszę mi powiedzieć, czy dojazd to jest ta droga wewnętrzna, czy Państwo planują, bo wiem, że właściciel tej działki kiedyś starał się o jakieś inne wjazdy z ulicy 1 Maja. Czy Państwo przewidują? Nie wziąłem ze sobą akt, ale jak sobie przypominam, wystąpiliśmy do Zarządu Dróg Powiatowych z prośbą o ustalenie, czy istnieje możliwość zjazdu i na to pani radnej będę mógł odpowiedzieć dopiero wiążąco ewentualnie na sesję albo uzupełniająco przed sesją, bo wydaje mi się, że ZD podpisał, że nie ma takiej możliwości, co zresztą byłoby oczywiste w kontekście skrzyżowania z ulicą Królowej Jadwigi i tego wjazdu do Biedronki, który jest wyżej. Tak. I tak planowaliśmy właśnie, dlatego ta działka z boku jest też działką miejską, która się styka. Ona nie jest oznaczona numerycznie, ale nad tym napisem równolegle w kierunku północnym 108/3. O tych samych parametrach węższa działka jest działką miejską, więc to by było ze zjazdu tam do tego obiektu usługowego i by zakręcało. Taka obsługa komunikacyjna byłaby przewidywana. Z tego co pamiętam, Biedronka się nie zgadzała na zjazd ze swego parkingu. No tylko, że Biedronka tutaj jakby też korzysta ze zjazdu miejskiego. Więc jeżeli ten zjazd, który jest zjazdem indywidualnym w tej części, tak, i w tej części zostało, tak byłoby takie rozwiązanie projektowe, żeby to jeszcze zachylić, tylko że to już są kwestie ewentualnie wtórne. Ja musiałbym sprawdzić, natomiast właściciel działki 109/77 chyba ma obsługę komunikacyjną od tej drogi wewnętrznej, jak pamiętam. No tak, pod warunkiem, z tym, że to jest droga. Jeżeli to by było na jego rzecz. Natomiast to było rozważane i w tej opinii prawnej, więc tryb przetargowy jest tu trybem możliwym. Z opinii Wydziału Planowania i Inwestycji wynika, że ten zjazd istniejący, który jest do tego obiektu usługowego, może obsługiwać również tą działkę z boku. Po przebudowie oczywiście, po poszerzeniu. Jeszcze jedno pytanie. Czy teoretycznie, mimo tego, że są zapisy planu, jakie są, to w tej chwili właściwie nie ma możliwości prowadzenia tu jakichś takich usług bardziej uciążliwych albo handlu? No to teraz pytanie jest o kwestie formalne czy o kwestie praktyczne, bo ja nie... Nie, chodzi mi o połączenie z planu, bo w tej chwili tam nie ma możliwości zabudowy, prawda, w planie. Chyba, że właściciel po wykupieniu tego wystąpi o zmianę planu, prawda? Tak, natomiast przeznaczenie tego terenu to jest przeznaczenie związane z zabudową mieszkaniową niskiej intensywności, natomiast mówimy cały czas w kontekście zagospodarowania, w kontekście przepisów prawa budowlanego. Czyli jak ktoś chciałby posadowić jakiś obiekt. Natomiast od tego należy odróżnić faktyczny sposób korzystania z terenu i może się okazać, że po nabyciu właściciel będzie próbował coś tam zrobić. Do tego wykluczyć nie możemy, bo to jest kwestia wtedy własności i regulacji przepisów porządkowych. To tylko na ten temat mogę teraz w tej chwili powiedzieć. Plan zagospodarowania? Tylko mówię, że plan zagospodarowania dotyczy zagospodarowania nieruchomości w sensie budowlanym i sposobu jej wykorzystywania. Oczywiście można
to później wiązać z kwestią wykorzystywania nieruchomości przez właściciela, że plan określa to jako mieszkaniówkę niskiej intensywności, ale przecież na terenach, które są oznaczone jako mieszkaniówka niskiej intensywności, funkcjonują budynki i tereny przyległe, na których prowadzona jest różnego rodzaju inna działalność, w tym, nie wiem, handel z ręki, cokolwiek innego. Ja tylko ostrzegam, że to tak może być. Nie mówię, że tak będzie, bo najprawdopodobniej nie będzie. Najprawdopodobniej będzie to jakaś zabudowa uzupełniająca, ale później już o tym, jak jest praktycznie wykorzystywany ten teren, to decyduje jego właściciel. To tutaj tylko przepisy porządkowe mogłyby ograniczać ten sposób wykorzystania. Bo plan przesądza zabudowę, ale w kontekście przepisów prawa budowlanego. Właściciel nieruchomości przyległej, tak. I przechodzimy do kolejnego. Chyba, że jeszcze są pytania do tego? Projektu uchwały nie ma. To przechodzimy do projektu uchwały numer 5. Projekt uchwały w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę. I czy są pytania do projektu uchwały numer 5? Nie widzę. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały. Projekt uchwały numer 6. I czy są pytania do projektu uchwały numer 6? Tak, proszę. Tylko zgłosimy się. Możemy? Przepraszam. Poczekaj. Możemy poprosić o przełączenie mikrofonu? Rozumiem, że to będzie dla podmiotu prywatnego oddanie tego jednego metra, żeby mógł sprzedawać tą karmę, tak? Bo ostatnio rozmawialiśmy, było spotkanie odnośnie tej nabrzeżnej, że jakby chcemy, że tak powiem, jak najwięcej rzeczy wyrzucić z tego miejsca. I właśnie dlatego mam w związku z tym pytanie, czy po prostu pozostajemy właśnie, ewentualnie, żeby to tutaj zostało, czy może jesteśmy w stanie jakby trochę zmienić te miejsce tego metra kwadratowego po drugiej stronie od papryki na przykład, tak, żeby po prostu jednak tutaj zostawić ten czysty plac taki bez różnego rodzaju... to tylko będzie budka. Okej. Okej. Nie, bo myślałem, że może coś nowego powstanie, jakaś budka. Okej. W uzasadnieniu. Okej, to wiem. Dobra. No właśnie, ja tak samo właśnie, nie wiem, czy to... Dobra, to wszystko ja wiem. Dziękuję. I przechodzimy do projektu uchwały numer 6, tak? Dobrze? 7, przepraszam. Projekt uchwały numer 7, czyli projekt uchwały w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej ulica Batorego w Giżycku. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania? I projekt uchwały numer 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty. Tutaj też jest uzasadnienie, z czego wynika chęć umorzenia tego zwrotu bonifikaty, ponieważ osoba na nakład, który nie wykorzystała po sprzedaży, wykorzystała w remont nowego mieszkania. I czy są tutaj jeszcze jakieś pytania? Może nie pytanie, ale taką refleksję, ponieważ już przy poprzedniej uchwale mieliśmy takie pewne wątpliwości, czy nie stanie się to normą. I w momencie, kiedy zobaczyłam te uchwały, to stwierdziłam, że chyba jednak będzie to norma. No każdy precedens tworzy tak naprawdę potem następne sytuacje. Oczywiście jestem daleko od tego, żeby utrudniać życie mieszkańcom, natomiast to są też, powiedzmy, kwoty niewielkie. Ale chodzi o pewną zasadę, którą no niestety myślę, że ona będzie się po prostu powtarzała.
To taka refleksja. Jeżeli ja mogę, to powiem też, z czego niejako wynikają te kwestie. Być może to, co mówi pani radna, to jest jedna strona tej problematyki, natomiast druga strona tej problematyki jest taka, że oczywiście roszczenie o zwrot bonifikaty jest roszczeniem majątkowym. My specjalnie, jakby no nie powiem, że przedłużaliśmy ten proces, ale wystąpiliśmy z roszczeniami o zwrot tej bonifikaty po upływie kilku lat po to właśnie, żeby uniknąć możliwości powoływania się teraz, że ktoś teraz coś wyda. I aktualny stan analizy tych spraw, wszystkie trafiły do radcy prawnego, spowodował, że w części spraw już mamy nakaz zapłaty i to nie jest tak, że tych nakazów zapłaty nie ma. Natomiast już bodajże w dwóch sprawach zostało zasądzone zwrot bonifikaty na rzecz gminy. Natomiast ten projekt i projekt poprzedni wiążą się też z praktyką procesową. W jednej ze spraw radca prawny wystąpił z wnioskiem o żądanie zwrotu bonifikaty i bodajże po dwóch rozprawach w toku dyskusji ustalił, że argumenty strony przeciwnej i orzecznictwo, i jakby podejście sądu, które już było widoczne, raczej skłania go do refleksji, że gmina miejska tą sprawę przegra. Właśnie z uwagi na piątkę, czyli zasadę współżycia społecznego, bo to są mieszkańcy, bo nie zachodzi tutaj obawa, że oni wydali te środki w ostatnim okresie, a wydali je dużo wcześniej, co potwierdzają faktury przez nich przedstawione. I stąd też te projekty uchwały. Tak jak wspomniała pani radna, to są relatywnie niewielkie różnice i należy też pamiętać o tym, że ten przepis do roku 2015 brzmiał nieco inaczej. Dopiero teraz jest napisane wprost, że niewykorzystaną część bonifikaty się zwraca. Wcześniej nie było takiego zapisu i wynikało to tylko z orzecznictwa sądowego, że teoretycznie tak powinno być. Więc przy przyjęciu wszystkich tych wątpliwości, niewielkości kwot, jakby wydatków poniesionych dużo wcześniej, nawet szanse procesowe gminy są relatywnie niewielkie. Stąd też te projekty uchwał, tak jak mówię, tych przypadków my zdiagnozowaliśmy łącznie bodajże 9 albo 10, jak pamiętam. W dwóch już jest nakaz zapłaty, jeden jest przedmiotem uchwały i to jest drugi przedmiot uchwały, reszta postępowań jeszcze się toczy, to znaczy zostali wezwani nasi mieszkańcy do złożenia wyjaśnień. A ja mam pytanie przy okazji, jeżeli pan naczelnik pamięta, w jakich sytuacjach ten nakaz zapłaty został wydany? Była bezsporna, ponieważ wtedy osoba w ogóle się nie ustosunkowała do naszego wezwania. Nie przedłożyła żadnych dokumentów, nie potwierdziła, na co zostały wydatkowane te środki, zajęła zwyczajnie bierną postawę procesową, więc nawet w postępowaniu nieprocesowym w nakazie zapłaty. Tak, więc no, to była sprawa bezsporna. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania do tego projektu? Nie ma. Ja myślę, że już jeśli chodzi o pana naczelnika, już więcej mamy, tak? Czy mam? Który będzie? Dziesiątka. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów oraz akcji w spółkach prawa handlowego. To poprosiłbym pana naczelnika, czy są w ogóle pytania. Jeżeli nie, to byśmy mogli poprosić o troszeczkę objaśnienia, ponieważ... Czy wyjaśnienie nasuwa się, oczywiście dla państwa jest w zasadzie oczywiste. Kwestia szpitala powoduje, że burmistrz musi być przygotowany do całego procesu decyzyjnego, ponieważ ustawa o samorządzie gminnym przewiduje wprost, że te zasady nabywania, wnoszenia, cofania, umarzania udziałów muszą być określone w uchwale. To taka uchwała winna być podjęta. Oczywiście jest zagadnieniem problematycznym i było mnóstwo rozstrzygnięć nadzorczych wojewody, co takie zasady powinny określać, ponieważ jak ktoś sięgnie, specjalnie w uzasadnieniu cytowałem artykuł 12 ustawy o gospodarce komunalnej, to w zasadzie te zasady tam zostały określone. Natomiast jest to uchwała porządkująca, która mówi tylko o tym, jak wkłady niepieniężne, bo wkłady pieniężne jest rzeczą oczywistą, jak są wnoszone. To znaczy państwo podejmujecie uchwałę o tym, żeby dokonać odpowiedniej zmiany w budżecie miejskim. Ta uchwała stanowi podstawę do burmistrza do opłacenia nowo objętych
udziałów. Oświadczenie burmistrz składa w formie aktu notarialnego i są te udziały objęte. Oczywiście, jeżeli spółka jest jednoosobowa, jeżeli spółka jest z wieloma podmiotami, no to wówczas potrzebna jest uchwała Zgromadzenia Wspólników. Więc to jest uchwała taka porządkująca i jeżeli byście Państwo mieli jakieś pytania szczegółowe, to ja ewentualnie mogę powiedzieć, dlaczego niektóre rzeczy się nie powtarzają w tej uchwale. No dlatego, że po prostu zostały uregulowane w materii ustawowej i to są najczęstsze przyczyny uchylania w trybie rozstrzygnięć nadzorczych tych części, tych uchwał przez nadzór wojewody. A nie tylko, i to jest kwestia PEC-u. Też czyli tego PEC-u, te zasady też muszą być określone. Tutaj sprawa wydaje się z PEC-em niby prostsza, bo one byłyby określone pieniężnie przez spółkę i przez zbywających, natomiast zasady muszą być tak czy inaczej. Czy są jeszcze pytania w sprawie tego projektu? Nie widzę. Dziękujemy panu naczelnikowi. Projekt numer 9, projekt uchwały w sprawie zmiany ustalenia zasad korzystania z cmentarza komunalnego w Giżycku. Czy są pytania? Pan burmistrz na początek chciałby. Na początek mała autopoprawka. W tytule uchwały słowo ustalenia wykreślamy, tak? Czyli będzie brzmiało w sprawie zmiany zasad korzystania z cmentarzy komunalnych w Giżycku. Ustalenia się jakoś nieszczęśliwie, że tak powiem, zabłąkało z poprzedniej wersji chyba, czyli powinno poprawne brzmienie tytułu w sprawie zmiany zasad korzystania z cmentarzy komunalnych w Giżycku. Ustalenia jest zbędne i tylko niepotrzebnie wypaczało jakby treść. Widzę, że pani radna Małgorzata Czopińska się zgłasza. Bardzo się cieszę, że w uchwale zostały ujęte tabliczki, bardzo przemyślane zostało to, kiedy one mają być ustawione, tak, czyli ta końcówka roku. Ja natomiast tak się zastanawiałam czytając, chociaż wiem, że byłby to ogromny problem zapewne dla gminy miejskiej, bo takich grobów pewnie jest bardzo dużo opuszczonych. Ale pewnie wiele osób z różnych powodów nie przyjeżdża i nie zobaczy tych tabliczek. Czy jest w praktyce możliwe, żeby spróbować chociaż wysłać informację jakąś, no nie wiem, niestety do kogoś, kto ostatnio płacił? Niestety nie zawsze jest to możliwe, ponieważ w ogromnej liczbie przypadków nie mamy nawet podstawowych danych adresowych. Mamy albo tylko nazwisko bez żadnego adresu, albo nie mamy żadnych danych adresowych, w związku z tym nie ma możliwości wysyłania. Wiemy, że zarządcy innych cmentarzy w Polsce stosują różnego rodzaju metody powiadamiania, ale właśnie lokalne, czy to są naklejki na nagrobkach, tak, informujące o opłacie. Natomiast wiemy już z doświadczeń z lat ubiegłych, wtedy kiedy tabliczki działały poprzednio, że tabliczki mają wymiar nie tylko w odniesieniu do konkretnego grobu, ale i do grobów sąsiednich. To znaczy, kiedy odwiedzający widzą tabliczkę na swojej kwaterze tylko u sąsiada, to od razu sprawdzają i również pocztą pantoflową przekazują informacje, bo my często nie wiemy, tak? Wiemy, że pochowana jest osoba X, ale ta osoba X jest na przykład przodkiem w linii żeńskiej. W związku z tym w tej chwili rodzina nosi już zupełnie inne nazwisko i my nie wiemy, że są to krewni tego zmarłego. A czy dużo zdiagnozowaliście takich grobów? Mamy ich coraz więcej, dziękuję. Mamy ich coraz więcej takich zgłoszeń. To wynika również z tego, że zaniechaliśmy w związku z sytuacjami, które się zdarzały przy wykupie tych miejsc, zaniechaliśmy tej praktyki przez ostatnie kilka lat, w związku z czym nie mieliśmy tego bieżącej spływu, jakby spadku tych miejsc. W tej chwili od kilku lat te sygnały pojawiają się coraz liczniej. Trzeba pamiętać, że cmentarz przy Alei 1 Maja, cmentarz komunalny, jest użytkowany od 62 lat. W związku z powyższym te 20-letnie okresy dla najstarszych grobów minęły już trzykrotnie, więc mamy coraz więcej. A co za tym idzie, wiele z tych grobów, rodziny wielu z tych zmarłych bądź
wymarły bądź się przeniosły i dlatego też te miejsca no, zdarzają się dość licznie. Nie jestem w stanie Państwu podać procentowo, jak to wygląda. Jedyna zmiana, jaka jest w porównaniu do tych rozwiązań z lat ubiegłych, to jest zmiana polegająca na tym, że w tej chwili te miejsca będzie można wykorzystywać tylko pod aktualne pochówki, a zatem nie będzie takiego miejsca, można kupić jako miejsca rezerwowego na przyszłość, a co za tym idzie, nie będzie już, te miejsca nie staną się przedmiotem obrotu wtórnego. Dwa pytania jeszcze, czyli rozumiem, że szczątki osób zostają na dole i na tym jest aktualny pochówek? Oczywiście, tak? Oczywiście, że tak. Osoba, która nabywa takie miejsce, obligatoryjnie musi podpisać oświadczenie o wyrażeniu zgody na pozostawienie szczątków tego zmarłego, który tam kiedyś był pochowany. To jest związane no, jakby z oczywistej... Nie będzie żadnej tabliczki, że tam pod spodem... Nie zawsze wiemy, kto tam jest pochowany. Nie wszystkie, ponieważ nie zachowały się wszystkie nagrobki, natomiast w tej chwili gmina jest bodaj 5. lub 6. zarządcą cmentarza. Księgi były prowadzone przez wszystkie te podmioty przez wiele lat. Nie mogę powiedzieć, żeby 100% zmarłych było wpisywanych w te księgi. Nie co do wszystkich osób mamy zapisy i udało się ustalić dokładnie personalia osób. Czy to też dotyczy, no generalnie o cmentarzach mówimy, cmentarza przy ulicy Warszawskiej? Cmentarza przy ulicy Warszawskiej nie będziemy tam wystawiać. O tę pozostałą część cmentarza tak zwanego zabytkowego. Nie, my tutaj, ten cmentarz nie nosi już znamion cmentarza komunalnego. Jest to w tej chwili już ta pozostałość o charakterze zabytkowym, pamiątkowym. Oczywiście tam w tej części, która pozostała, są pochowani zmarli. Natomiast w tamtej części, ponieważ w ogóle nie dysponujemy żadną ewidencją pochodzącą z tamtego cmentarza, poza inwentaryzacją robioną na początku lat 2000 z rzeczywistości, tak, z wizji lokalnej, nie mamy żadnych dokumentów, żadnych ksiąg zmarłych. W związku z tym trudno jest też ustalić płatności. No na pewno te płatności były dawno, bo cmentarz był likwidowany w 71 roku bodaj. Rozumiem. Ja mam jeszcze jedno pytanie, jeśli Pan Przewodniczący pozwoli, nie dotyczy to może uchwały i nie wiem, czy można to w jakikolwiek sposób kontrolować, natomiast jakieś kilka moich ostatnich doświadczeń smutnych pokazało, jakby wchodzenie z pomnikami na miejsca jakby innych pochówków. Czy można, to oczywiście jest kwestia takiego, a nie innego ustawiania tego przez firmy stawiające pomniki, ale czy można to w jakiś sposób... No nie wiem, chyba działka jest oznaczona, czy to jest kwestia oznaczenia palikami, ale takie sytuacje się powtarzają i zaczynają się problemy pomiędzy rodzinami. Wymiary miejsc grzebalnych są szczegółowo uregulowane w przepisach ogólnych, jak również w naszym regulaminie szczegółowo są zastalone zasady zagospodarowywania zarówno miejsc grzebalnych, jak i terenów wokół miejsc grzebalnych. To znaczy jest zapis dotyczący tego, że jeżeli chodzi o zagospodarowanie otoczenia grobu, czyli to, no mówiąc kolokwialnie, to utwardzenie dookoła, tak, to nie może ono w żaden sposób wykraczać poza wymiary miejsca. Oczywiście, że tak. I w momencie, kiedy mamy takie zgłoszenia od rodzin, sygnalizujemy to rodzinom, tym, których nagrobki wykroczyły poza miejsca i nierzadko są one obligowane do usuwania tego typu miejsc. Najbardziej to się rzuca w oczy w momencie, kiedy rodziny stawiają, jedna stawia nagrobek z krawężnikiem, druga stawia nieco wyżej, więc trzecia stawia jeszcze wyżej i nagle robi się tor przeszkód. My staramy się na bieżąco reagować, natomiast no, nie da się ukryć, że w wielu przypadkach jest to również, mamy do czynienia nie tylko z działalnością profesjonalną, ale i z działalnością samych odwiedzających, tak? Oni też to robią. Się, czy, bo to może uporządkowałoby, bo wbrew pozorom nie jest to wcale taki mały problem. Zastanawiałam się, czy w momencie, kiedy nie są stawiane pomniki, czy jednak nie powinien ktoś, przepraszam, Pani Ewo, ktoś pewnie z urzędu, jednak jakby zapalikować to miejsce. Chodzi mi o to, żeby dokładnie określić, odkąd dokąd ten pomnik powinien być. Bo w momencie, kiedy on stanie,
Ja miałam taką sytuację 3 lata temu, kiedy z rodziną chociażby obok próbowałam negocjować, żeby chociaż zmniejszyli o, jakby o jedną płytkę, co nie było wcale takie łatwe. Ale takich sytuacji jest coraz więcej. Gdyby firmy stawiające pomniki wiedziały dokładnie, bo teoretycznie one wiedzą, ale nikt tego nie pilnuje, gdyby one wiedziały, że mogą odtąd dotąd ten wyznaczony teren zagospodarować, może nie byłoby tych problemów. Pani radna doskonale to ujęła, one doskonale wiedzą. Jest to o tyle trudne faktycznie, że firmy zajmujące się stawianiem nagrobków pracują na pewno 6 dni w tygodniu, w godzinach od wczesnych godzin porannych, czyli od 6 rano do zmroku, czyli latem jest to do godziny 21 często. Jest to niemożliwym, żeby pracownik zajmujący się tym z ramienia urzędu również pracował od wczesnych godzin porannych do późnych godzin nocnych, ponieważ jest to niewykonalne. Chodzi mi o to, że może oni powinni mieć prawo postawić pomnik dopiero w momencie jakby konkretnego oznaczenia granic, bo faktycznie mają. Na cmentarzach mają taki obowiązek. Oczywiście, że tak, ponieważ oni każdy wjazd na cmentarz do każdego nagrobka, do uzyskanie prawa do wjechania do danego nagrobka jest płatne. I bez tego nie są wpuszczani na cmentarz, więc oni doskonale wiedzą. Natomiast rzeczywiście jest to problem, z którym się borykamy, jeżeli chodzi o stronę faktyczną, ponieważ jeden, już zupełnie kolokwialnie mówiąc, jeden samochód wjeżdża, tak, i jeżeli kierowca zaraz nie wysiądzie i nie zamknie za sobą bramy, tylko tę bramę zostawi otwartą, żeby wjechać i zatrzymać się już tam, gdzie potrzebuje, to zdarzają się sytuacje, że wjeżdża następny kierowca. Bram przy 1 maja, na cmentarzu przy 1 maja jest 7 i przy cmentarzu na Leśnej jest 3 bramy. W związku z tym musielibyśmy naraz stawiać 10 ludzi, żeby pilnowali bram. Czyli de facto nie jesteśmy w stanie tego tak ucywilizować do końca, bo trzeba by stać i pilnować, tak? Rozumiem. Niestety jest to kwestia również użytkowników cmentarza. Osoby, które opłacają nagrobki, no niestety pozostają głuche na zapisy, które są, wyraźnie wskazują, że nie wolno takich rzeczy robić. Dziękuję. Pani Maria Popieluch. Dziękuję bardzo. Ja mam pytanie. W jakiej cenie jest dzisiaj miejsce na cmentarzu? Jaki koszt jest miejsca? Do jakiego celu ono ma być przeznaczone? Do pochówku, czy jako miejsce rezerwowe? Na zwykły grób. Na zwykły grób głębinowy jest to 270 zł. Na grobowiec głębinowy na 2 osoby. Jeżeli chodzi pani o grobowiec w sensie grobu murowanego, tak, to jest to 3780 zł. Dobrze, a teraz proszę jeszcze mi odpowiedzieć na jedno pytanie. Jeżeli w rodzinie osoba chce być skremowana, a rodzice mają grób głębinowy, 2 osoby, tak? Grobowiec. Grobowiec murowany? Tak, murowany. To proszę mi teraz powiedzieć, czy ta osoba, która umiera i jest kremowana, rodzina musi jeszcze coś opłacać, dokonywać opłat? Jeżeli chodzi o grobowce murowane przeznaczone do pochowania więcej niż jednej osoby, to zgodnie z ustawą o chowaniu zmarłych nie ma opłaty za przedłużenie tego grobu, więc on jest ważny od momentu wykupienia go. Natomiast tutaj nie mogę pani od razu bez wątpliwości odpowiedzieć, jeżeli chodzi o możliwości otwarcia grobu murowanego, ponieważ grób murowany w przeciwieństwie na przykład do katakumb jest zamurowywany za każdą strumień. W związku z powyższym tutaj, jeżeli chodzi o urnę, to brak jest w tym grobie miejsca, przestrzeni do pochowania urny, mimo że urna nie, szczątki w urnie spopielone nie podlegają procesowi mineralizacji, ale przepisy są sztywne tak samo jak dla szczątków w trumnie. Tak, ale jest to grób głębinowy. Ale zajęte są w nim, pomnikiem. Są w nim zajęte 2 poziomy. Tak, ale pomnik jest zrobiony z tak zwaną poduszką. Ale teraz ja mam pytanie. Proszę zapytać, bo ludzie pytają na cmentarzu. Proszę, zadam pytanie. Czy urna z prochami może być złożona do poduszki pomnika? Wie pani, co to jest poduszka? Przepraszam, ale nie wiem, co to jest poduszka. To jest, ja zajmowałam się przez 6 lat tym, ale nie znałam tego. I w taki sposób płyta jest położona, że tą płytę można otworzyć i tam układane są urny. Nie.
urnę można pochować podobnie jak szczątki złożone w trumnie, czyli są wymogi dotyczące głębokości pochowania. Musi być złożona i przysypana ziemią. Nie może być, bo to jest grobowiec. Musi być wobec tego zamurowana płytą. A może być zamurowana płytą tylko w sytuacji, kiedy jest jeszcze wolna przestrzeń w tym grobie. Natomiast jeżeli tak jak pani była łaskawa stwierdzić, jest to grób murowany, w którym są złożone, zamurowane już na dwóch poziomach. Zamurowane na dwie osoby. Tak? Zamurowane już na dwóch poziomach dwie trumny, czyli nie ma już miejsca w tym grobie. Ten grób jest już pełen. Był przewidziany na dwa poziomy i zostały zrealizowane do niego dwa pogrzeby, więc nie ma możliwości pochowania kolejnej osoby. Na tym polega niestety problem z grobem murowanym. Jest zamurowane, już są dwa poziomy zajęte. Bo byłam świadkiem chowania właśnie w taką poduszkę pomnikową. Dobrze, to urnę. Ja wobec jest tego... Jest już kilka urn postawionych. To wobec tego spotkajmy się po posiedzeniu komisji z konkretnymi rozwiązaniami, bo tutaj trudno jest mi mówić o tym, co pani mówi, bo to jest pytanie trzeba to... Takie... Jeżeli na przykład był to grób przeznaczony do pochówków urnowych, to w takiej sytuacji na przykład mogła zostać przygotowana, jeden z poziomów mógł zostać przygotowany pod pochówki urnowe, tak? I na przykład zostały te poziomy podzielone. Nie umiem pani odpowiedzieć, ponieważ nie wiem, mamy kilkadziesiąt tysięcy grobów na cmentarzu przy 1 maja, w związku z tym trudno jest mi znać sytuację każdego. Dobrze. Przechodzimy. 10 projektów uchwał jest za nami. Pojawiły się 3 nowe projekty uchwał, które będzie w dwóch przypadkach, a jeszcze 11 jest, przepraszam. Jeszcze projekt numer 11. Już ja szybko. Jest, przepraszam. Postanowienie proceduralne Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie zasad wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Giżycku. I czy w związku z tym koleżanki i koledzy radni mają jakieś pytanie? Nie widzę, to przechodzimy do projektów. Pierwsze dwa projekty będzie wnioskował przewodniczący, chyba tak, czy pan burmistrz, nie, przewodniczący rady będzie wnioskował o poszerzenie o projekt A i B, przedstawionego w terminowym czasie programu sesji. I będzie to projekt A i B i projekt C będziemy, ja jako przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, ponieważ będzie to wynikać, projekt uchwały będzie wynikać z tego, co wypracowaliśmy wspólnie z przedsiębiorcami i będzie dotyczyć to projekt, co będzie dotyczyć zmiany w studium uwarunkowań, o którym za chwileczkę jeszcze powiemy, ale pierwszy punkt, projekt A i B, poproszę pana burmistrza o... Ja myślę, że zacznijmy może od A. Projekt oznaczony literą A dotyczy zwolnienia dyrektora przedszkoli, o które zresztą pytała pani chyba radna Czopińska w czerwcu i jest... W czerwcu, tak? Tak. Tak. A i w sierpniu. A w sierpniu nie było mnie, dlatego nie pamiętam. Zwolnienia dyrektorów miejskich przedszkoli z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin i już jesteśmy po wszystkich, mamy wszystkie dane, które spłynęły z przedszkoli i w związku z tym, że można to zrealizować zupełnie bezkosztowo, czyli nawet nie trzeba pod tym kątem analizować, to tak z taką propozycją do państwa wychodzę, żeby analogicznie jak do w szkołach podstawowych zwolnić dyrektorów z tego obowiązku również w przedszkolach. I projekt, czy do projektu A jeszcze ktoś ma z państwa pytania? Projekt B? Panie burmistrzu, poproszę. Projekt B to bardziej skomplikowana materia. Część z państwa, a może wszyscy nawet, ale nie kojarzę, czy wszyscy uczestniczyli w takiej debacie intersamorządowej, na którą poprosiłem przewodniczących rad, w sumie za pośrednictwem przewodniczącego Rady Miejskiej. I projekt ten jest wynikiem
wsłuchania się w dyskusję podczas tego posiedzenia i rekomendowania jako wariantu, który miałby być rozpatrywany, wariantu numer 3. I tu muszę się chwilę zatrzymać. Ta uchwała wychodzi jakby naprzeciw rozwiązaniu sprawy szpitala za pośrednictwem tego wariantu. Oczywiście niekoniecznie w takiej formule, jaki był zaproponowany, ale jednak trzymając się założeń, to wariant numer 3. Natomiast w piątek około godziny 15 pan starosta przyniósł propozycję modyfikacji wariantu numer 1. Ponieważ minęło za mało czasu od tego momentu, dzisiaj byłem cały dzień w Olsztynie, a nie ma mojego zastępcy, nie ma też sekretarza dzisiaj, całe miasto na mojej głowie, jak to niektórzy mówią, to będziemy pierwsze jakby w analizy mogli powiedzieć, że jutro przeprowadzimy związane z tymi propozycjami. Ja tylko mogę powiedzieć tak, że z grubsza pokrywają się z tym, co my zaproponowaliśmy, natomiast jest kilka dość istotnych odstępstw, które być może będą podlegały jakiejś modyfikacji, negocjacjom, ale to jakby nie wyklucza, jedno nie przeczy drugiemu, znaczy jeżeli ma się możliwość wybrania między 1 a 3, to ostatecznie i tak państwo będziecie decydować, tak jak mówiłem o idei tego spotkania środowego, że ideą tego miało być zapoznanie rad z bieżącą sytuacją, bo i tak bez zgody rad nic się nie stanie, tak? Czyli żeby podejmowane decyzje były świadome po jakimś przemyśleniu, dyskusji i odczekaniu jakiegoś czasu, żeby nie w emocjach też podejmować pewne decyzje, bo to będzie decyzja kluczowa być może na długie, długie lata. I ten projekt B jest jakby chronologicznie rzecz biorąc powstał po tej debacie, żeby państwu zaproponować pójście tym kierunkiem. Natomiast być może on nie będzie w ogóle zrealizowany ze względu na propozycję starosty modyfikacji wariantu pierwszego. Czyli pytanie, czy ten projekt uchwały będzie porządkiem obrad, czy w związku z zaistniałą nowymi okolicznościami jest szansa, że on w ogóle nie pojawi się na... Nie, znaczy ja bym chciał, żeby on się pojawił i żeby ewentualnie był albo przyjęty, albo nie, dlatego że przyjęcie tego projektu nie zobowiązuje jakby do wykonania go wprost, tak? Czyli państwo dajecie zgodę jakby na taki wariant, że udzielić pomocy finansowej powiatowi w kwocie 3 milionów złotych, to jest jeżeli się okaże, że wariant pierwszy jest bardziej właściwy, to po prostu pierwszy wariant zostanie zrealizowany, a ta uchwała nigdy nie zostanie skonsumowana, tak? Mówiąc tak inaczej. Tak, ona otwiera drogę, natomiast możecie państwo ją przyjąć albo nawet nie wprowadzić do porządku obrad. Chodzi o to, żeby po tej, jakby jeszcze raz wracam do chronologii, po całej debacie, ja wychodzę z taką propozycją jakby dodatkowego elementu przygotowawczego do sprawy szpitala. Być może on nigdy ten akurat nie będzie potrzebny, ale już go nie wycofywałem ze względu na to, że w piątek po południu dostaliśmy modyfikację wariantu pierwszego, a państwo dostaliście to wcześniej, tak? Czyli jakby minęły się te dwie sprawy. Natomiast ja bym wolał, żeby on został, bo przyjęcie tej uchwały niczego nie zmienia. Zresztą i tak mamy wątpliwości, czy nadzór wojewody w takim kształcie tę uchwałę zaakceptuje. Jeszcze trzeba podać kontroli wojewody. Ale gdyby nawet tak się stało, że w takim kształcie wojewoda nie będzie miał zastrzeżeń, to będzie ewentualnie wyjściem awaryjnym, gdyby wariant pierwszy miał być nie, w jakiś sposób niezrealizowany. Tak, to uchwała już będzie podjęta. Chyba że zostawimy to na później i idąc takim kierunkiem, że państwo uważacie, że wariant pierwszy jest najbardziej właściwy, jesteśmy najbliżej jakby dogadania się, mówiąc kolokwialnie, w wariancie pierwszym, to możemy zostawić na później, tak? Gdyby to było miało być jakim wyjściem, czyli takim B, no, nomen omen, tak? Czyli planem B. Ale ja osobiście nie widzę jakby przeciwwskazań, żeby poddać go pod głosowanie i czy Rada zgodzi się, czy nie. Jeżeli by się zgodziła, to po prostu on będzie istniał, natomiast nigdy może nie być wykonany, bo to jest niejako taka zgoda, tak, na udzielenie tej pomocy. Natomiast ta pomoc, żeby zaistniała, to muszę do budżetu wprowadzić taki punkt, tak, czyli autorem budżetu jest burmistrz i wtedy, jeżeli na podstawie tej uchwały uznam, że taki jest moment, no to wprowadzę do budżetu. I na tym etapie też możecie państwo albo tę zmianę uznać za właściwą, albo nie, tak, czyli jeszcze to nie jest koniec tej całej procedury. Jeszcze ja bym miał prośbę, panie burmistrzu, o uporządkowanie, ponieważ nie wszyscy z członków komisji byli w momencie, kiedy były przedstawiane warianty. W skrócie, wariant pierwszy, wariant drugi, wariant trzeci, na czym od końca zacznę, od tego, co jest przedmiotem uchwały, tak? Czyli dokładnie. Ten wariant, który macie państwo przed sobą, zakłada prowadzenie szpitala w dalszym ciągu przez samorząd powiatowy, z tym, że my na początek jakby tej nowej drogi
nie 2 miliony, a 3 miliony dajemy pomocy i 3 miliony co roku bezzwrotnej pomocy. Milion. Czyli milion, tak? Czyli 3 miliony przez 3 lata, a później dalej, jak to mówiąc w cudzysłowie, a dalej się zobaczy, co jest na rynku, tak? No bo to jest zbyt odległa perspektywa w tej branży, żeby mówić za 3 lata, że będziemy dalej milion dawać, bo może być tak, że zupełnie sytuacja się odmieni, szpitale będą rentowne albo sytuacja gminy będzie zupełnie też inna, więc żeby nie zaciągać aż tak długofalowych zobowiązań, to jest propozycja taka, 3 plus 3, tak? Czyli może inaczej, 3 plus 1 plus 1 plus 1. Mhm. Ale w dalszym ciągu to samorząd powiatowy odpowiada za szpital, my tylko dajemy 6 milionów jakby na rozruszanie nowej spółki. A wariant numer 1 to jest sytuacja odwrotna, czyli to miasto staje się właścicielem szpitala, nieruchomości przylegających do szpitala, nieruchomości, na których jest prowadzona działalność lecznicza. No, generalnie można powiedzieć, że miasto przejmuje całą odpowiedzialność za prowadzenie szpitala. Więc wariant pierwszy po modyfikacji będzie oznaczał, nawet po tej modyfikacji, którą starosta zaproponował, że miasto ma nową spółkę, czyli Giżycką Ochronę Zdrowia, która staje się, jeżeli sąd to zatwierdzi, staje się spółką prowadzącą szpital tak, jak on dzisiaj jest, tak? Czyli przyjmując roboczo 11 oddziałowy, 500 tam ileś osób zatrudnionych i tak dalej, i tak dalej. Na dzień oczywiście przejęcia tej spółki. Dalej przez miasto prowadzi tę działalność z zabezpieczeniami pewnymi, które poprosiliśmy powiat, ponieważ no, wiele jest tu ryzyk i niepewności i powiat nam pomaga, tak? Czyli odwracamy sytuację. To my prowadzimy, ale powiat nam pomaga. A wariant drugi był wariantem pośrednim, czyli my zakładamy tę spółkę, znaczy uruchamiamy tę spółkę, ona przyjmuje szpital i w ciągu kilku lat, tam były zaproponowane bodajże trzy lata do końca kontraktu w 2021 roku miasto oddaje czy daruje udziały powiatowi i jakby wychodzi z tej spółki, tak? Czyli jest takim pośrednim właścicielem od prepaku do końca kontraktu, a dalej prowadzi powiat i dalej ustalamy, jak to się odbywa. Więc ten wariant w ogóle nie był dyskutowany na tej debacie, w zasadzie nie wiem, czy jakikolwiek był dyskutowany, że jakieś były uwagi tylko. Czyli jakby ten drugi w ogóle nie był dotykany, ewentualnie można było powiedzieć, że wypowiedzi dotyczyły wariantu trzeciego, a między innymi pan wicestarosta Sieroński mówił o tym, że pierwszy i drugi są nie do przyjęcia, więc tylko zostaje trzeci. Pierwszy na końcu starosta Dżerżewski powiedział, że gdyby miasto przemyślało trochę modyfikację tego, to być może, ale my nie zdążyliśmy jeszcze nałożyć tych propozycji, które starosta przesłał wcześniej i starosta już do mnie zadzwonił, powiedział, że już ma przygotowane przyjęcie wariantu pierwszego z pewnymi uwagami. I te uwagi może nie są jakieś kluczowe dla tego wariantu, nie odwracały jakby całości, natomiast są na tyle istotne, że muszą być poddane pewnym analizom, bo one dotyczą bezpieczeństwa gminy miejskiej Giżycko w całym procesie. Jeżeli uznamy, że są do zaakceptowania, to oczywiście wariant numer jeden będzie przeze mnie rekomendowany, czyli idziemy w tym kierunku, żeby zgłosić do prepaku spółkę Giżycko Ochrony Zdrowia, która stanie się właścicielem szpitala, a gmina miejska stanie się właścicielem nieruchomości na terenie szpitala, jak też kupi za 1%, czyli po 99% bonifikacie grunty przyległe do szpitala, które stanowią pewną rezerwę prowadzenia usług medycznych. I to jest między innymi ta pierwsza różnica, bo starosta nie proponuje wszystkich, tylko niektóre, ale czymś tam uzasadnia, w każdej działce jest inne uzasadnienie, więc musimy to przeanalizować. Ale znacząco się ta propozycja akurat w tym zakresie różni. Pani Małgorzata Czupińska. My tę uchwałę dopiero dostaliśmy dzisiaj, natomiast tak chronologicznie jeszcze tak mam pytanie, ponieważ pan starosta pisze w nawiązaniu do pana pisma w dniu wczorajszym. Czego dotyczyło to pismo? Nie mamy całej korespondencji stąd. Nie, ono nie było zbyt długie. Chodziło o to, że... Mamy odpowiedź pana starosty tylko, ale chodzi mi o to pytanie burmistrza, bo jak... Sytuacja, to pismo w ogóle niczego nie zmienia, dlatego że bezpośrednio po debacie, jak tutaj wszyscy się rozchodziliśmy, to starosta zaprosił mnie na chwilę do swojego gabinetu i oświadczył, że ma jeszcze czwartą propozycję. Czyli nie mówił o niej na debacie, ale powiedział, że ma jeszcze jedną, czy piątą w zasadzie będzie tak, bo była jedna plus trzy, czyli piątą. Więc ja następnego dnia rano od razu wystąpiłem pisemnie o uszczegółowienie tej propozycji. I to w zasadzie pismo miało dwa zdania, tak, że w nawiązaniu do rozmowy wczorajszej proszę o pilne przedstawienie założeń tej dodatkowej propozycji, aby móc ją niezwłocznie poddać analizie. I okazało się, że tą propozycją piątą nie jest nowa, tylko modyfikacja tej pierwszej. Więc to pismo niczego nie zmienia. Dlaczego pisemnie? Dlatego, że
No tak, okay, jak... po prostu jakby brakowało mi jakby... Tak, ale ono po prostu było... Znaczy, ja powiem tak, ponieważ ja uczestniczyłam w tej debacie, tak naprawdę faktycznie radni się de facto nie wypowiedzieli na temat żadnego wariantu. Pewnie wynikało, ja myślę, znaczy myślę, że chyba wszyscy oczekiwaliśmy tego, że panowie przyjdą z pewnym uspólnionym wariantem i będziemy o tym wariancie dyskutować. Ewentualnie każdy wariant będzie omówiony za i przeciw. Ja powiem, że tego mi na przykład brakowało, tak? Ponieważ ja wysłuchałam tych wariantów, ale jakby de facto nie zmieniło to nic w moim toku myślenia, czyli mi to jakby nie rozjaśniło. I myślę, że stąd były wypowiedzi radnych, którzy no, mieli jednak pewien dyskomfort. Moja propozycja jest taka, ponieważ jednak są już pewne propozycje, które są zmodyfikowane. Myślę, że niedobrze jest podejmować uchwały takie w tym przypadku na wszelki wypadek. Proponowałabym jednak, aby pan starosta i pan burmistrz przeanalizowali wspólnie, nie oddzielnie, bo mam wrażenie, że do tej pory jest to tak trochę oddzielnie wymiana pism, żebyście może panowie wspólnie jednak przeanalizowali ten wariant pierwszy, jak i zapewne trzeci konkretnie i żebyśmy my jako radni otrzymali taką naprawdę rzetelną informację, jakby uspólnioną przez jednego i przez drugiego pana. Bo tak naprawdę na razie to ja mam po prostu chyba taki dosyć duży mętlik, tak jak wszyscy. A chodzi o to, żebyśmy naprawdę tę decyzję podjęli, dobrą decyzję i to już chyba też czasu nie ma. A na razie tylko mamy takie różne warianty, tak? A tu może 3 miliony, a może jednak ten wariant pierwszy zmieniony. Może, nie wiem, czy do środy się to uda uspólnić przez panów, wątpię, prawda? Ale zawsze możemy przecież zrobić sesję nadzwyczajną za tydzień. Takie sesje się przecież zdarzają. I wydyskutować tu wspólnie, albo wysłuchać tego jednego wspólnego przez panów wariantu. Bo dla mnie dalej to nie jest rozwiązanie tak naprawdę. Tu jest coś o trójce, a w tej chwili się pojawia zmodyfikowana jedynka. I myślę, że większość radnych, tak jak ja, tak wcale nie będzie przekonana głosując za tą uchwałą. Czyli mogę już powiedzieć, ja jestem odmiennego zdania, w zasadzie zupełnie odmiennego w całości, dlatego że ta uchwała niczego nie blokuje, znaczy ten projekt, natomiast jest jakimś już podjętą alternatywną decyzją. Być może nie trzeba będzie wtedy sesji w trybie nadzwyczajnym, tylko po prostu będzie można działać. Po drugie, nie jest możliwe spotkanie się, uzgodnienie ustne takiego wspólnego wariantu, bo czas uzgodnień ustnych już dawno minął i teraz jesteśmy już w fazie uzgodnień konkretnych pisemnych. I to konkretne pisemne uzgodnienie polegało na tym, że jak jeszcze raz wrócę jakby do początku, od początku prosiłem zarząd powiatu, generalnie nieważne czy był starostą pan Strażewicz czy pan Rzeżewski, prosiłem o skonkretyzowaną propozycję, która miała być bazą do wyjściową, tak. No i 23 sierpnia taka propozycja wpłynęła i na tą propozycję wyjściową odpowiedziałem trzema swoimi kontrpropozycjami, które w zasadzie cały wachlarz możliwości wyczerpywały, czyli 100% miejskie, 100% powiatowe bądź pośrednio miejskie. I dzisiaj mamy odzew taki, że jest modyfikacja wariantu pierwszego, ale wariantu pierwszego, który no jakby z naszej perspektywy patrząc, no jest dla nas największym obciążeniem, tak? Czyli my nie możemy usiąść i sobie dyskutować w ten sposób, bo to jakby przekładając na język biznesowy, to są dwie strony, tak? Czyli jedna strona będzie broniła pewnie swoich racji, druga swoich. Teraz powinniśmy odpowiadać sobie tylko już i wyłącznie zawężać, jakby metodą takiego lejka, zawężać coraz bardziej pole negocjacyjne. Już wiemy, że na przykład z 10 punktów 8 jest uzgodnionych, zostają 2. Tak, i teraz skupmy się na tych dwóch. Więc oczywiście my przeanalizujemy propozycję starosty, odpowiemy pisemnie, być może po jakiejś, na pewno po jakiejś ustnej rozmowie,
ale one muszą być skonkretyzowane do umowy spółki, do porozumienia, które będzie zawierane u notariusza. Czyli tu to nie jest już czas rozmów w sensie jakby argumentowania, tak? Tu już powinniśmy wybierać, czy pasuje takie rozwiązanie, czy takie. Mamy koniec września. Powinniśmy do końca września taką umowę spółki u notariusza zawrzeć, żeby jak najszybciej to zarejestrować spółkę. Więc spotykanie się już w tej chwili moim zdaniem nie przyspiesza, tylko jeszcze bardziej ten proces wyhamowuje. Jest propozycja złożona. Ona jest już przez przeanalizowana. Ja dzisiaj widziałem, pan naczelnik bardzo szybko to zrobił, zawarł powiedzmy 10 punktów spójnych, 6 punktów rozbieżnych i 3 powiedzmy wątpliwości. Więc jeżeli te 6 rozbieżnych, które są w 100% jakby rozbieżne, znaczy mówiąc, nie zgadzają się z propozycją numer 1, ale one są do przyjęcia, bo to nie jest rolą naczelnika, żeby decydować, czy one są do przyjęcia, tylko będzie mają decyzję jakby, że dobra, 6 jest rozbieżnych, ale one są do zaakceptowania, to zostają 3 wątpliwości do rozwiania. I te 3 wątpliwości też mogą być rozwiane w ciągu, nie wiem, kilku dni, tak, bo być może trzeba będzie jakąś opinię prawną, a może trzeba będzie coś policzyć. I one do końca września mogą być, tak powiem, kompleksowo załatwione. Teraz spotykanie się kolejny raz będzie wydłużało i argumentowanie tego samego, co już jest pisemnie jakby przekazane. Panie burmistrzu, ale ja nie mówię o tym, żeby panowie się spotkali i pogadali, bo jakby nie o to mi chodzi. No, doskonale tak, zrozumiałem, nie ma czasu na rozmowę. Ja właśnie, jakby moja wypowiedź zmierzała do tego, o czym pan powiedział, żebyście państwo zaproponowali nam tak naprawdę pewien uwspólniony wariant. Ale inny nie jest możliwy do zaproponowania. Ja powiem tak, ja bardzo liczyłam na to, że zespół powołany, taki bardzo nieformalny, ten zespół powołany do spraw przedstawienia harmonogramu i tak dalej, że właśnie wypracuje przez te 2 miesiące wakacji właśnie pewien wariant, który zaproponuje radnym. Natomiast tak naprawdę jakby chyba oprócz przekazywania dokumentów, no to trudno mówić o jakichkolwiek efektach pracy tego zespołu. Powiem tak, na pewno warto i trzeba wybrać wariant, który będzie satysfakcjonujący i dla obu samorządów, ale przede wszystkim dla mieszkańców, tak? Bo to chyba jest tak naprawdę najważniejsze. Natomiast warto, żebyśmy szukali konsensusu, po prostu. Ale my nie szukamy wariantu złego dla mieszkańców, wszystkie są dobre. No generalnie oczywiście tak, tylko na razie to każdy mówi jakby o swoim, a myślę, że ważne, żebyśmy myśleli o naszym, tak? Dziękuję. Mirosław Lubas. Ja chciałbym się wypowiedzieć, uważam właśnie, że ten wariant pierwszy nie oglądałem, znaczy nie byłem na tej debacie, ale powiem szczerze, że te warianty, które zostały złożone przez burmistrza i jakby zaakceptowanie w jakiejś części, nie wiem, to 70-80% tego, co tutaj pan burmistrz zaproponował w wariancie pierwszym, uważam, że dla miasta jest to naprawdę dobre wyjście, że miasto jednak dużo zyskuje i gruntów jakby, więc to jest naprawdę, jeżeli dojdzie do podpisania tej umowy, to uważam, że to jest naprawdę bardzo dobry kierunek. Więc jestem jak najbardziej za tym. Wszystkie oczywiście te działania i tak będą na rzecz mieszkańców i naszej gminy, więc uważam, że i tak zrobiliśmy bardzo duży krok, bo do tej pory faktycznie gdzieś to stało w miejscu i każdy był zaniepokojony tą sytuacją, ale jak sobie dzisiaj przeczytałem właśnie to pismo od pana starosty z 20 września, no to uważam, że dobra propozycja, ewentualne jakieś tam jeszcze drobne konsultacje i jeżeli miasto jest zdecydowane, to powinniśmy działać i iść w tym kierunku, bo naprawdę dużo tutaj jest moim zdaniem dobrej woli ze starostwa. Uważam, że też sporo, że tak powiem, oddaję od siebie. Jeżeli każdy przeczyta tutaj, jakie kwoty wchodzą w grę, ile gruntów wchodzi w grę, sama wartość, nie wiem, czy miasto też będzie wyliczało wartość tych gruntów ewentualna, która jest tutaj wpisana, czy... Będzie operat zrobiony. Czy będzie operat. Więc ja osobiście uważam, że właśnie w tym kierunku powinniśmy iść i jeżeli uda się to dopiąć, panie burmistrzu, no to ja na pewno będę za tym, żeby to jak najszybciej się wydarzyło. Czy są jeszcze pytania do tego projektu uchwały? Jeśli nie ma, to przechodzimy do projektu uchwały oznaczony literką C. Jest to projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Giżycko. Jest to nasz projekt uchwały, czyli wszyscy członkowie Komisji Spraw Społecznych podpisali się pod nim. Wynika to z potrzeba tego projektu uchwały wynikła ze spotkania z przedsiębiorcami tak zwanego Centrum Handlowego Dominik, czyli inaczej członkami wspólnoty, bo jest to wspólnota członkami wspólnoty,
którzy zaproponowali rozwiązanie takie, żeby w miejscu, gdzie obecnie stoi Dominik, była możliwość też prowadzenia mieszkaniówki, tak zwanej mieszkaniówki, tak, czyli terenu usługowo-mieszkalnego, bo jest to jedyny sposób i ratunek na tą część miasta, żeby ożywić z powrotem tą część miasta. I zgodnie członkowie komisji przyznali rację przedsiębiorcom, którzy są członkami tej wspólnoty, są w zarządzie tej wspólnoty. I stąd ten projekt uchwały. Myślę, my nie mamy do tego pytań, bo każdy z nas był przy tym, tak jest i wie. Ja mam propozycję teraz taką, żebyśmy ewentualne bieżące pytania do pana burmistrza zadali, później tą już taką naszą bardziej luźniejszą tok dyskusyjny, który odbije się późniejszym przygotowaniem pisma do pana burmistrza, tak, z zapytaniem o pewne działania, tak, ja myślę, czy o nasze wnioski, tak jest. To z bieżących spraw, bieżące pytania. Czy ktoś ma pytania do pana burmistrza? Proszę. Bardzo chciałem podziękować za odpowiedź na jeden z moich wniosków odnośnie kwot, które zostały przeznaczone na szkolenie byłego burmistrza, pana Romana Łożyńskiego. Ale do tej pory nie otrzymałem drugiego wniosku, który dotyczy SP3 i obiektu sportowego. Kto jest jakby zarządcą na dzień dzisiejszy i czy związane są z tym wszystkie dokumenty, więc panie burmistrzu, bardzo bym prosił, jeżeli można. To jest moje pierwsze pytanie. Drugie pytanie, nie ukrywam, że podjąłem próby odnośnie skrzyżowania Gdańska i Białostocka. Jest tam bardzo dużo kolizji. Byłem u pana komendanta i też u pana starosty, bo są to obie drogi powiatowe, Gdańska i po prostu o jakieś rozwiązanie w tym kierunku, bo nie ukrywam, że bardzo dużo mieszkańców z tamtego właśnie terenu. Ja sam byłem świadkiem kilku wypadków i po prostu jest naprawdę bardzo niebezpieczne. Tym bardziej chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę, że od ulicy Kolejowej, czyli od początku od kanału, mamy praktycznie cały czas pierwszeństwem przyjazdu aż do końca, aż do Białostockiej. I bardzo dużo właśnie dochodzi do kolizji, bo ludzie po prostu nie mieszkający w Giżycku wyjeżdżają po prostu na ulicę Białostocką, tak jakby widzieli, że to jest z pierwszeństwem przyjazdu, bo ona się praktycznie ciągnie chyba parę kilometrów. Pan komendant, że tak powiem, powiedział, że zrobi jakby analizę, w ciągu ilu czterech ostatnich lat było tam kolizji. I pan starosta też zrobi swoją analizę, żeby przeanalizować, co ewentualnie moglibyśmy tam zrobić. Oświetlenie tam bardzo też ciężko wyjechać jest w wakacje, w związku z tym, że wszystkie samochody, które wyjeżdżają z Giżycka i kierują się na Warszawę, jadą ulicą Kolejową i następnie Gdańską, skręcając w ulicę Białostocką w stronę Warszawy, więc po prostu czy będzie możliwość poprawy tego skrzyżowania, więc będę prosił właśnie tutaj pana burmistrza ewentualne możliwość wsparcia tego z tego działania. No i nie ukrywam, panie burmistrzu, w związku z tym, że wiadomo, nasza nieszczęśliwa na razie kładka jeszcze nie oddana jest i bardziej mi o to chodzi, że jest zaplanowany remont naszego mostu obrotowego. Czy to właśnie będzie teraz ten moment, gdzie będziemy to robić, czy może lepiej się wstrzymać, bo nie pamiętam dokładnie daty rozpoczęcia w przyszłym roku. Okej, no to w takim razie, czy wiadomo, jaka sytuacja na dzień dzisiejszy naszej kładki? Na razie bardzo dziękuję. Od razu odpowiadać, panie przewodniczący? Tak, czy jakby można było, panie burmistrzu, tak? To tak jest, tak. Jeżeli chodzi o SP3, to oczywiście sprawdzę, ale z tego co pamiętam, cały teren zawsze był w trwałym zarządzie szkoły, czyli nic się tutaj nie zmieniało, ani się nie musiało zmieniać, a jeżeli chodzi o przekazanie wytworzonego majątku związanego z inwestycją, czyli budową kompleksu sportowo-rekreacyjnego, to też powinno być przekazane na majątek szkoły, czyli w 100% gospodarzem tam jest pani dyrektor Lewińska, a kto już to fizycznie wykonuje, to już jest jej, że tak powiem, jej wola i jej decyzja. Gdańska, Białostocka, oczywiście tak, chciałem od razu odpowiedzieć, że to są drogi powiatowe. Rola miasta może być taka, że my możemy państwa głosami oczywiście udzielić pomocy powiatowi na jakąś przebudowę, ale ze starostą jest umówione na przyszły rok na przebudowę, kontynuację przebudowy Alei 1 Maja i mamy jeszcze
taką zaległą, może niezbyt ważną, ale jednak ja nie lubię zostawiać takich zaległych, niedokończonych rzeczy, to jest dokończenie przebudowy kolejowej, dokładnie skrzyżowania z Dąbrowskiego. My to zostawiliśmy, podzieliliśmy na etapy, dlatego że tam jest dużo do przeukładania instalacji, ale tam jest takie zaplanowane małe rondo najazdowe, znaczy nie takie jak tymczasowe na Jagiełły, tylko takie mniejsze rondo, żeby można było umożliwić włączanie się w momencie, kiedy, czy może inaczej, zapobiec w pewnym sensie, bo to jest trudna sprawa komunikacyjna, korkowaniu się kolejowej przy zamkniętych zaporach, kiedy skręcają do Komariny, tak? Bo ustawia się wtedy taki sznurek samochodów, więc trzeba umożliwić jakby im zawrócenie i oczekiwanie gdzie indziej. Nie ma innej możliwości, dlatego że prawoskręt tam nie wchodzi w grę, bo jest teren kolejowy i kolej trzyma jako rezerwę inwestycyjną przy swojej modernizacji, więc nie było takiej w ogóle możliwości uzgodnienia. Jeżeli chodzi o Gdańsko-Białostocką, no ja akurat zawsze mam takie zdanie, że jeżeli kierowca nie widzi znaku stop, który jest jeden z najważniejszych znaków w ruchu drogowym, no to powinien być skierowany automatycznie na egzamin kontrolny albo na badania lekarskie. No nie da się wszystkich skrzyżowań przebudować w taki sposób, żeby nie dochodziło do kolizji. No po to są znaki poziome, pionowe, żeby jednak ich przestrzegać. Ja wiem, że tam jest akurat wymuszony ruch, bo to skręcają w lewo autobusy, mogą że coś zasłaniać. Trzeba się temu przyjrzeć, ale jeżeli jedynym argumentem miało być to, że się dojeżdża do drogi z pierwszeństwem przejazdu, no to mam takie mieszane uczucia, tak? Bo ono jest prawidłowo oznakowane i tam powinno się jednak zatrzymywać. Czyli nie ma nawet ustąp pierwszeństwa, tylko jest bezwarunkowy stop. Tak? Czyli jeżeli ktoś przestrzega oznakowania, to nie powinno być żadnych kłopotów. Jeżeli chodzi o kładkę, no to my też czekamy, wykonawca ma wszystkie, po jego stronie są obowiązki, no oczekuje na decyzję o pozwolenie na użytkowanie częściowe, chodzi tylko o część pochylni, ale z tego co już mi przekazywał pan prezes, więc zastanawiają się, ponieważ w nadzorze mają tam jakieś problemy z dokumentami, tymi tymczasowymi, tak nazwijmy, czy nie złożyć już o kompletne użytkowanie, bo obiekty w zasadzie skończone. Do końca tego tygodnia powinny być wszystkie elementy wykonane, więc czy jest sens teraz powtarzać procedurę jakby częściowego użytkowania, czy nie złożyć już o całościowe. Zostaje tam do zrobienia tylko nasadzenia zieleni, które nie są w zasadzie istotne przy pozwoleniu na użytkowanie, bo to jest tylko kwestia estetyki i montaż dosłownie, nie wiem, w ciągu jednego dnia czy dwóch pozostałych opraw LED-owych, które będą zamontowane w drewnie, które jest, czy pod drewnem, które jest wyłożone w tej części roboczo nazywanej amfiteatrem. Więc tak naprawdę obiekt mostowy jest zakończony, wszystkie badania są zrobione, kwestia tylko skompletowania dokumentów do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Może się to odbyć w zasadzie w każdej chwili, tak? Jeżeli się okaże, że wszystkie już są uznane dokumenty jako kompletne, właściwe, no to kontrola na miejscu i decyzja pozwalająca na użytkowanie. Więc ja też się bardzo bym chciał, bo ten wykonawca jest od lipca w zwłoce. My w lipcu wezwaliśmy go do zakończenia budowy i przekazania nam obiektu. Mamy wrzesień, czyli już ma trochę się spóźnił, no ale już w tej chwili ani nie jest to czas na rozwiązywanie umowy, ani na szukanie nikogo, kto umowę dokończy, znaczy budowę dokończy. Więc no wierzę w to, że w tym tygodniu może będziemy jakąś mieli informację o terminie kontroli na budowie, bo tamten wiem, że w sierpniu był podawany, tak? Że w piątek miał być o 9:30. Nie odbyła się, tak? Więc czekamy na termin kontroli wyznaczony przez powiatowego inspektora. Jak już uzna, że na tyle dokumentacja jest właściwie skompletowana, że można przyjść na kontrolę, no to po prostu przyjdzie. No, trzeba dać też człowiekowi jakby w komforcie pracować, bo to jest jego decyzja, jest decyzją gwarantującą bezpieczeństwo użytkowników. Czy są pytania? Jeszcze Marcin Łodziński. Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, ja chciałem się zapytać, czy jest możliwość zamontowania lustra przy SP3? Konkretnie chodzi mi o drogę dojazdową i w momencie, kiedy wjeżdża się na parking szkoły, w prawo jest zjazd na parking za szkołę, a na wprost jest parking z przodu. I sytuacja jest taka, że ta droga też jest drogą, przez którą chodzą dzieci do szkoły. O co mi chodzi? Umiejscowienie takiego lustra przy wyjeździe z parkingu z tyłu ułatwi, umożliwi
widoczność, kto wjeżdża, bo na tą chwilę tak naprawdę wyjeżdżając nie jesteśmy w stanie widzieć, czy ktoś idzie, czy ktoś jedzie. I często jest po prostu, to jest na zasadzie hamowanie. Na szczęście nie doszło jeszcze do jakichś, przynajmniej mi z tego co wiadomo, kolizji, no ale ze względów bezpieczeństwa nie jest to jakiś, wydaje mi się, duży koszt, ale na pewno by ułatwiło. Ja teraz telefon mi się rozładował, chciałem pokazać w którym miejscu, jak to wygląda. Na środę jestem w stanie przygotować konkretnie, o które to miejsce chodzi. Wjeżdżając, po lewej stronie jest śmietnik. I w tym miejscu, gdyby takie lustro postawić, naprawdę ułatwiłoby to w szczególności wyjeżdżającym z tyłu widoczność, tak? Czy dziecko idzie, czy samochód wjeżdża, bo na tą chwilę wyjeżdżając nie jesteśmy w stanie widzieć kompletnie nic. Taka moja prośba. Czy jest taka możliwość? Bo ja rozumiem, że to pytanie, czy jest możliwość? Zawsze jest możliwość, bo to jest, lustro też jest znak, tak? Czyli to też jest pewnego rodzaju organizacja ruchu. Dobrze, jakby z takim wnioskiem wystąpił zarządca terenu, tak? Czyli dyrektor, no radny też może, oczywiście to niczego nie zmienia, bo to chodzi o jakby samo rozwiązanie, nie tylko występuje. Dobrze, to jest, ja z głowy nie mogę powiedzieć, czy da się tam ustawić lustro, bo na przykład może wchodzić w światło drogi, które jest konieczną drogą do odbioru odpadów, tak? Czyli powiedzmy mogło być kolizją dla śmieciarki, bo śmieciarka ma duże gabaryty, ona tam musi też się trochę manewrować. Nie, ale jeżeli by stało poza światłem drogi, tak? Czyli poza światłem tego manewru śmieciarki, to myślę, że nie ma żadnego problemu. Tylko myślę, no, że to takie wnioski, no problem. Jednak bym prosił, żeby pisemnie, tak? Dobrze. Bo generalnie jest taka możliwość, tak? Tylko no, więcej szczegółów jakby. Też i od dyrektora może, bo nie wiem, czy dyrektor chce to lustro, czy nie, ale rozumiem, że radny też ma prawo zgłaszać. Tak, to akurat nie ktoś inny mi to zgłosił, nie pani dyrektor. Znaczy, tak na marginesie powiem, że ostatnio mamy w ogóle jakiś wysyp wniosków o lustra, już to tak licząc, to chyba piąty w tym po wakacjach, tak? Jakoś spodobało się kierowcom lustro. To znaczy nie, no jeżeli to ułatwi faktycznie, i poprawi bezpieczeństwo, no to myślę, że powinniśmy w tym kierunku też iść. Ja mam kilka jeszcze fajnych propozycji, ale to już nie na dzisiejszą komisję. Jasne. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania do pana burmistrza? Ja dokładki. I mam pytanie, czy termin określony w zamówieniu publicznym, czyli skrócenie terminu, miało znaczenie przy punktacji? Jedna oferta była. Była jedna oferta, rozumiem, dobrze. Proszę mi powiedzieć, jakie były powody, bo rozumiem, że kładka powinna była być skończona do 15 kwietnia, tak? Jakoś tak, do początku maja. Czy tak z pamięci jest pan burmistrz w stanie powiedzieć, jakie były powody wyrażenia zgody na wydłużenie tego terminu? No z pamięci nie powiem, tych powodów tam było co najmniej kilka. Na pewno też konieczne zmiany projektowe. W jednym wypadku chyba tam dosyć poważnej, to z kilka tygodni było, wstrzymane były roboty ze względu na konieczność zmian projektowych. Nie wiem, czy to nie było 6 tygodni nawet, bo to później się wylicza, tak? Inspektor wylicza, ile tych dni, ile tych tygodni było niezawinionych przez wykonawcę i to nam dało tam termin jakiś tam 30 czerwca, jeżeli dobrze pamiętam. Natomiast wykonawca wciąż jakby główny powód podaje, że my zdezorganizowaliśmy pracę na budowie wymuszeniem braku rozbiórki starej kładki do jesieni, czyli przekazując mu plac budowy tam chyba gdzieś w kwietniu, czy tam w marcu roku poprzedniego, ale w umowie tak było chyba i w warunkach przetargu, że ta kładka musi być do końca sezonu żeglugowego utrzymana, tak? Czyli żeby nie rozbierać jej na początku budowy, tylko tak planować pracę, żeby rozebrać ją w połowie budowy. No i wykonawca wtedy, ponieważ my na radach budowy i generalnie nie pozwalaliśmy na rozbiórkę tej kładki w sezonie żeglugowym, zresztą było to trudne ze względu na nie chodzi tylko o pieszych, ale też i żeglugę. To podnosił we wszystkich pismach, które ja kojarzę, że później przyszedł sezon jesienno-zimowy i on tak naprawdę, gdyby miał wykonane pewne prace betoniarskie i tam związane z konstrukcją, malowaniem konstrukcji jesienią, to by wiosną przystąpił do robót wykończeniowych. Natomiast długo przeciągające się warunki pogodowe, w maju między innymi były przymrozki jeszcze, nie pozwoliły mu na
nadgonienie jakby tego opóźnienia spowodowanego tym, że my się upieraliśmy, że ta stara kładka ma służyć jak najdłużej. Ale przepraszam, przerwę, no tak, aczkolwiek rozumiem, że w specyfikacji zapis o utrzymaniu starej kładki był, czyli wiedziały gały, co brały, rozumiem. No w pewnym sensie tak, no ale to się pewnie sporym sądowym zakończy. Nie, panie burmistrzu, ja rozumiem, natomiast ja sama przeprowadzam zamówienia, wiem, jakie to jest po prostu trudne, więc ja powiem tak, my tak troszeczkę mamimy, albo i nawet nie troszeczkę, a bardzo mamimy mieszkańców tym terminem oddania kładki, tymi dokumentami. Natomiast chyba wszyscy dostajemy pytania, właśnie jakie są powody wydłużenia, bo dla mnie, powiem uczciwie, jeżeli coś było w specyfikacji, to nie jest to powód do wydłużenia terminu. No, ale ja nie mówię, że my ten powód uznajemy, tylko mówię, na co się powołuje wykonawca. Natomiast w lipcu wezwaliśmy już go do zakończenia pracy i oddania nam kładki, czyli my uznajemy, że do 30 czerwca był termin, tak, oddania. Ja nie wiem, czy się dobrze rozumiemy. A na jakim etapie, ja rozumiem, na jakim etapie, chociaż z tego, co ja wiem, to akurat pozwolenie na budowę ma odebrać wykonawca, nie inwestor, prawda, akurat tutaj w tym przypadku. Pozwolenie na budowę my mieliśmy w tym. Zgodę na odebranie, nie, odbiór. Nie, my upoważniamy zawsze wykonawcę, znaczy w tym wykonawca. Wypadku też wykonawcę z tego względu. Jesteśmy w stanie w jakikolwiek sposób określić, na jakim etapie jest dostarczanie dokumentacji, czyli wszystkich certyfikatów przez wykonawców, dlatego że my naprawdę musimy podać mieszkańcom jakiś szacunkowy termin, dlatego że w tej chwili już żartem mówi się o świętach. Naprawdę. Ale kto tak mówi? No, ja wiem, no uśmiecham się dlatego, że... Słuchajcie, gdybym mieszkała za kanałem, miała szczególnie, nie wiem, dziecko na wózku, jest to naprawdę problem, słuchajcie. Ja rozumiem, jak trudno jest, słuchajcie, z inwestycjami, ponieważ ja je sama realizuję, naprawdę. I dlatego ja przez te kilka miesięcy w ogóle o to nie pytałam, bo ja naprawdę wiem, jaki to jest problem. Niekiedy jedna rzecz po prostu potrafi wydłużyć. Natomiast myślę jednak, że ta informacja, która idzie do mieszkańców, ona, panie burmistrzu, powinna być jednak taka bardziej konkretna. Ja wiem, że trudno jest konkretyzować, bo w tej chwili są te dokumenty, pewnie w większości chodzi o certyfikaty, tak, i atesty dostarczane. Natomiast jakby nie możemy mówić, kiedy wykonawca przekaże, kiedy będzie koniec, to będzie koniec. My musimy zacząć mówić mieszkańcom o jakichś naprawdę konkretach. No ale nie jest możliwe skonkretyzowanie, bo nic ode mnie w tym procesie teraz nie zależy. Dlatego, że już trzykrotnie wykonawca zapewniał, że komplet dokumentów do powiatowego inspektora został złożony i został wzywany do uzupełniania, więc ja nie mogę gwarantować swoim słowem, że wszystko będzie złożone i że będzie już w porządku. Jak inspektor powiatowy wyznaczy termin kontroli, to przekaże taką informację, że jest wyznaczona kontrola, to znaczy, że uznał, że wszystkie dokumenty nie budzą żadnych wątpliwości i może przystąpić do kontroli na budowie, ale kontrola na budowie też niczego jeszcze nie przesądza, bo na kontroli na budowie może stwierdzić, że załóżmy coś zostało wykonane niezgodnie z jego, znaczy niezgodnie z projektem, tak mówię zupełnie uproszczając. I będzie trzeba zrobić jakiś rysunek zamienny, który będzie musiał być zaakceptowany przez konstruktora, projektanta i tak dalej, więc może to też wydłużyć o kolejne tygodnie. Więc ja tu nie jestem gospodarzem jakby decyzji, tak? Czyli... Rozumiem, czyli tak naprawdę uczciwie mówimy mieszkańcom, że tak naprawdę nie jesteśmy w stanie w ogóle określić... No nie, no tego. Nikt tego nie wie dzisiaj. Dobra, to jest jedna rzecz. Mam jeszcze jedno pytanie. Jak procentowo, nie wiem, czy pan z pamięci powie, jak procentowo ustalone są kary dla wykonawcy za, bo ostateczny termin to była końcówka czerwca. Tak? 30 czerwca, jak dobrze pamiętam. Aha. Procentowo, to nie pamiętam, czy było procentowo od zamówienia, czy było 10 tysięcy, tak z głowy od razu zastrzegam, 10 tysięcy dziennie, za każdy dzień zwłoki. Rozumiem. I od razu mówię, że to nie wolno tak liczyć algorytmem, dlatego że jeżeli prawdopodobnie dojdzie do sporu sądowego, i sąd będzie miarkował karę, to znaczy, no jeżeli już nieraz tak bywało, że z kary wychodziło miliona, a sąd uważał, że należne jest 500 000 albo 50 tysięcy, przepraszam, albo 5 tysięcy, tak? Bo jeżeli dochodzi do sporu sądowego, no to wtedy wszystkie są argumenty przez sąd badane. Ja zawsze tak się uśmiecham, słuchajcie, w takich sytuacjach jesteśmy na komisji, możemy sobie tak trochę bardziej nieoficjalnie
Tak się uśmiecham, dlatego że procesy inwestycyjne są strasznie trudne i trudno tak naprawdę niekiedy przewidzieć. I tak sobie przypominam pana burmistrza jako radnego, który urzędnikom udowadniał ich... Jakiś przykład? No. Generalnie faktycznie mało, które inwestycje w Giżycku są oddawane w terminie, ale to też pokazuje, jak trudny jest proces tak inwestycyjny. Czy, i myślę, że wszyscy po prostu musimy to zrozumieć. Znaczy ja myślę, że jest inaczej. Nie będziemy robić teraz na bieżąco takiej kalkulacji, ale ja myślę, że bardzo dużo jest oddawanych w terminie, tylko widzimy te, które, które sprawiają pewne trudności. No, ja, no właśnie, jak, panie burmistrzu. No widzimy no, tylko te, tak. Więc ja zawsze jako przykład daję budowę ronda na ulicy Świderskiej, gdzie prowadzi tę inwestycję jednostka państwowa wyspecjalizowana w budowie dróg. To znaczy nic innego nie buduje, tylko drogi, ma kadrę wyspecjalizowaną w budowie dróg i zamówień publicznych związanych z budową dróg i mostów. I to chyba będzie przykład taki wzorzec jak tego kilograma w Sewry, że do tego będziemy porównywać. No jeżeli takiej, tak specjalistycznej jednostce zdarza się, bo to przecież nie na wszystkich budowach, zdarzają się takie opóźnienia, takie problemy albo rozwiązywanie umów z wykonawcami, bo 3 umowy zostały rozwiązane pod Suwałkami, autostrady zostały też rozwiązane, to też pokazuje, jaka jest sytuacja w branży budowlanej ogólnie. Tak? Bo jeżeli już takim... Dlatego myślę, że niezależnie, w którym miejscu jesteśmy, powinniśmy też to rozumieć. Prawda, panie burmistrzu? Oczywiście, ale każda sprawa jest zupełnie inną sprawą i każdą należy oceniać indywidualnie. Dokładnie, o to mi właśnie chodziło. Dziękuję. Mirosław Lugas jeszcze. Chciałbym jeszcze nawiązać jakby do naszej komisji odnośnie przygotowania nowego projektu odnośnie tego sportu, bo będziemy nad tym pracować, bo niedługo się kończy. Ja też, że tak powiem, jest wykorzystany, że jest pan burmistrz z nami. Chciałbym się dowiedzieć, czy pan przewiduje ewentualne jakieś zmiany w finansowaniu i szkoleniu odnośnie sportu, ponieważ chyba nie do końca, że tak powiem, jest to dobrze na chwilę obecną rozdysponowane, ponieważ mamy sekcje, mamy kluby. Z tego co się dowiedziałem, kluby, które jakby są w sekcjach, nie do końca, że tak powiem, z tych, te środki są w ten sposób rozdysponowane, jak powinny być, ponieważ mamy sekcje i mamy kluby jakby w Mosirze, a nie wiem, czy pan wie o tym, panie burmistrzu, że jakby chyba miasto nie może finansować bezpośrednio żadnego klubu, tylko może sekcję ewentualnie, która jest powołana. Na chwilę obecną chyba jest właśnie tak, że finansuje się kluby, a nie sekcje i nie wiem, czy to jest właśnie zgodne z prawem, więc dla nas to też jest jakby sprawa na komisję, ponieważ większość klubów w takim razie chciałoby być pod Mosirem w sekcjach, a mieć własne stowarzyszenia i pobierać środki z 2 albo 3 źródeł, a jest to, że tak powiem, bardzo mocno też niesprawiedliwe. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, na dzień dzisiejszy nie mamy jakby podzielonego, chyba tylko jest tak związane, tak chyba tylko jest z lodowiskiem. Wiem, że z bazą sportów wodnych jest, że jest podzielone i szkolenie i utrzymanie obiektu sportowego. Ja też będę prosił i to chciałbym, żeby w miarę szybko było rozwiązane, abyśmy też realnie widzieli, jaki jest podział środków na szkolenie, a jaki jest podział środków na utrzymanie obiektu sportowego. Bo na dzień dzisiejszy, z tego co mi wiadomo, na przykład jeżeli chodzi o lodowisko, to mamy utrzymanie i obiektu, i wszystkich sekcji w jednym koszyku i nie jesteśmy w stanie jakby zobaczyć, ile kosztuje sekcja jedna, druga, trzecia, ile kosztuje faktycznie utrzymanie samego lodowiska. I ja nie ukrywam, że no, chciałbym nawet od nowego roku, może pan burmistrz ma już jakąś wiedzę, pan burmistrz może ma jakieś rozwiązanie, jak od nowego ewentualnie roku będzie wyglądało, czy będzie zwiększona pula na granty, czy jednak bez zmian. Pan burmistrz chciałby, żeby to zostało. Nie wiem, czy panu coś, cokolwiek wiadomo jest na ten temat. Odpowiadając od początku, to posłużę się cytatem. Pan radny zaś chciał powiedzieć, nie wiem, czy to jest zgodne z prawem, więc skoro pan radny nie wie, to ja nie będę się ustosunkowywał, na razie nie będziemy nic zmieniać. Natomiast jeżeli chodzi o granty, czy w ogóle jakiekolwiek finansowanie, to jesteśmy przed projektem budżetu i dzisiaj też nie mogę nic powiedzieć na ten temat. Zobaczymy, jakie będą możliwości, bo mamy przed sobą szpital,
który będzie na pewno priorytetem. Państwo podjęliście też takie stanowisko, że szpital jest najważniejszy nawet kosztem innych potrzeb wspólnoty samorządowej, więc jakby to się z tym łączy. I druga rzecz, pokazywałem to już na debacie, ale Państwo nie byliście, teraz już tak, znaczy ci, co nie byli, może nie widzieli. To już coraz głośniej o tym się samorządy mówią, że ubytek PIT-u w związku z podjętymi zwolnieniami będzie dosyć znaczący. No, dla nas to tam w tym roku około 3 milionów, w przyszłym roku około 4 milionów, czyli w ciągu tych dwóch lat spodziewamy się mieć mniejsze dochody od planowanych o 7 milionów złotych. Poza tym wzrost cen energii, który nastąpi z pewnością, w przypadku chociażby lodowiska jest to kluczowa sprawa, czyli ile będzie obiekt kosztował po nowemu. No a pozostałe to są może mniejsze już zmiany. Wzrost wynagrodzeń, ale tak Pani Mario, tylko że ten wzrost wynagrodzeń no, nie dotyka nas tak bardzo, ale słusznie, że Pani to podniosła, dlatego że kilka lat temu na tej sali między innymi spotykając się z pracownikami, to ich głównie dotyczyło obsługi i administracji, jeżeli chodzi o szkoły, tam ja wprost powiedziałem, że to takie zjawisko trochę patologiczne powstało, że przez ileś tam lat utrzymywał się taki stan, że suma wszystkich składników wynagrodzenia tych osób przewyższała to minimalne wynagrodzenie, uznawano, że jest w porządku. I ta różnica między ich zasadniczym wynagrodzeniem a minimalnym naprawdę zaczęła się robić dosyć znaczna. Czy co oznaczało, że na przykład osoba pracująca na kuchni z 25-letnim stażem, sprawdzona, super kucharka, terminowa, no po prostu wzór osoby, miała, strzelam, 1800 zł zasadniczego, a przychodziła nowa kucharka, niesprawdzona zupełnie, termin dostawała 2250, tak? I to jest zjawisko, które trzeba jednym bądź dwoma cięciami zlikwidować, to zostało zrobione, tak? Czyli powiedziałem, że obsługa powinna mieć minimalne wynagrodzenie, teraz administracja chyba 1,2 minimalnego wynagrodzenia, jako minimalne traktowane, tak, żeby była ta też proporcja zachowana. Udało się chyba w 100% to załatwić, więc nas jakby ta podwyżka minimalnego wynagrodzenia już tak nie dotknie, bo my wcześniej te dziury już zasypywaliśmy, ale niemniej będzie to powodowało ciągnięcie płac w górę, czyli mówiąc inaczej, jeżeli teraz ktoś nowy przyjdzie do pracy i będzie musiał dostać 2600, to ktoś, kto ma 2650 i pracuje powiedzmy 10 lat, no powinien dostać proporcjonalną podwyżkę zasadniczego wynagrodzenia. Więc tutaj ten skutek jakby będzie pośredni, tak? Natomiast nie bezpośredni. Płace akurat, to zdajcie sobie Państwo sprawę, są jednym z głównych obciążeń budżetowych w zasadzie w każdym paragrafie, no bo tak już skrócę, dlatego że wszędzie jak są ludzie, no to ci ludzie są zatrudnieni legalnie na umowę o pracę, tak, w pełnym wymiarze i jak rosną płace, to wszystkie skutki od tych płac również, tak, więc te, jak to u nas się mówi, ZUS-y też rosną, więc to pociąga za sobą kolejne, tak, kolejne wydatki, a tak dochody miasta niestety nie rosną, no chciałoby się, żeby tak proporcjonalnie rosły, ale niestety żadnych gmin chyba oprócz Grodziska Mazowieckiego, który znam, nie przerasta tak znacząco. Więc na pewno część tych obciążeń nowych, które się pojawia od razu automatycznie, jakby nawet nie w całości, a od razu pożera te wszystkie plusy, więc na pewno trzeba będzie z czegoś dokładać albo po prostu podnosić tam opłaty, podatki, to co gmina może zrobić. Będziemy musieli bardziej racjonalnie wydawać pieniądze, które po prostu mamy. U nas się racjonalnie wydaje pieniądze, bardziej się racjonalnie nie da. Panie burmistrzu, możemy podyskutować o wielu rzeczach. Ja osobiście uważam, że na niektóre jednak cele idzie i nieracjonalne wydawanie pieniędzy, ale okej. Okay. Ja po prostu też chciałbym się dowiedzieć w takim razie, do kiedy możemy złożyć, bo do kiedy będzie projekt, znaczy budżet planowany na drugi rok, bo ja nie ukrywam, że chciałbym złożyć ewentualne pismo w tym kierunku, ewentualnie tutaj każdy radny ma prawo popracować z komisją, aby jednak finansowanie też ewentualnie poprosimy pana dyrektora Mariana Mieńko, żeby ukazał nam, jakie są koszty utrzymania, jeżeli mamy podział już w miejskiej bazie sportów wodnych na szkolenie i na utrzymanie obiektu. Też żeby po prostu wytyczył każdy obiekt i żebyśmy ewentualnie zobaczyli faktycznie, ile kosztuje utrzymanie stadionu razem ze szkoleniem, ile na tym baza sportów wodnych, ile lodowisko. Wtedy też żebyśmy jakby mieli, bo ja nie ukrywam, no rozmawiam z różnymi prezesami stowarzyszeń sportowych i każdy no patrzy na to w ten sposób, że no niektórzy, że tak powiem, i startują do grantów i mają finansowanie bezpośrednie z MOSiR-u, a też są zwykłym klubem sportowym. Część tych klubów ma
że tak powiem, może nie część, tylko kluby są zgłoszone do związków sportowych jako stowarzyszenia, a nie jako sekcja sportowa. I w tym momencie jest taka pętla, że miasto nie ma prawa finansować tych właśnie wydatków. I ja chciałbym, żeby pan burmistrz w takim razie przyjrzał się temu, bo jeżeli tak jest, no to na dzień dzisiejszy są wydawane pieniądze w sposób nieprawidłowy i może nawet nielegalny, no bo byłem u radcy prawnego, mówi, że taka jakby rzecz też nie może mieć miejsca, więc ja bardzo bym chciał, żebyśmy jednak jako radni też popracowali nad tym kierunkiem, aby wszystkie stowarzyszenia miały jakby równe możliwości. Do tej pory też jakby niestety nie udało nam się wypracować żadnych konkretnych rzeczy w przyznawaniu tych grantów, za co, ile ilości nie wiem, dzieci, cokolwiek, utrzymanie obiektów sportowych i tak dalej, więc zbliża się koniec obecnego roku, zaczyna się zaraz kolejny. Zostało, także tak powiem, bardzo znowu mało czasu, aby ten temat podnieść. A ja osobiście uważam, że szkolenie w Giżycku naprawdę jest na całkiem wysokim poziomie w wszystkich sekcjach i wszystkich stowarzyszeniach sportowych, więc fajnie by było też, żeby jeszcze uregulować prawnie. Panie burmistrzu, może faktycznie trzeba by się zastanowić, że nie wiem, te pieniądze, które są wydawane w Mosirze na szkolenie, myślę, że to jest kwota nie 500 tysięcy, tylko myślę, że to jest kwota około 1,5–2 milionów złotych. Jeżeli taką pan by pulę przeznaczył na szkolenie dla wszystkich stowarzyszeń, jestem święcie przekonany, że każde stowarzyszenie byłoby szczęśliwe, moglibyśmy, że tak powiem, wszystkich, że tak powiem, bo jedni zarabiają 5 tysięcy trenerzy, inni zarabiają 1000 zł, inni zarabiają 500 zł. Fajnie, żeby potem kluby sobie już same dysponowały tymi środkami i od zależności, jaki trener ma uprawnienia, jaką wiedzę, jakie doświadczenie. Więc mój wniosek jest taki, abyśmy popracowali nad ten temat, nad tym jak najszybciej. Dziękuję. A pytanie? Nie, to ja już odpowiem. Pierwsze pytanie było, kiedy są terminy składania wniosku do budżetu. Są regulowane w uchwale. Z pamięci nie powiem, zdaje się do 15 października. To przewodniczący Rady zapewne będzie w komunikatach na sesji mówił, tak się domyślam, bo zawsze taka praktyka była przyjęta. Jeżeli chodzi o kolejne, to naprawdę nie zrozumiałem, o co chodzi i co jest nielegalne, więc bym poprosił o ten wniosek, żeby pan radny przelał na piśmie, bo też wiem, że trudno jest być sędzią w własnej sprawie i tak mówić obiektywnie. Czy pytania są jeszcze do pana burmistrza? Ja mam właściwie takie dwa wnioski. Jeden to, kiedy omawialiśmy chyba sprawę sportu, dlatego przypomniało mi się to, zwróciliśmy się do pana burmistrza z prośbą, aby w komisji grantowej, aby w komisji przyznającej granty byli radni z naszej komisji. Chodzi tutaj dokładnie o sprawę sportu. Myślę, że aby mieć pewne wyobrażenie, jak różne są wnioski, jak też trudno jest przyznać te granty, myślę, że warto w komisji popracować. My proponowaliśmy, aby w komisji w 2020 roku, w komisji przyznającej granty na sport, oczywiście pod warunkiem, że stowarzyszenia radnych tutaj nie będą brały w tym konkursie, no bo wiadomo, to jest warunek, aby był i pan radny Łobodziński, i pan radny Lubas. Myślę, że też... Ale sekundeczkę, bo gościa nie... Gościa mówi teraz, ma głos, więc pozostań przy mnie. To zapisz sobie, Mirku. Ja myślę, że w ogóle to kiedyś był taki dobry zwyczaj, że radni byli w różnych komisjach grantowych, więc myślę, że nie jest to nic jakby dziwnego. A łatwiej jest potem też rozmawiać o grantach, o regulaminie grantów, o środkach, jeżeli radni w takich komisjach pracowali. Dlatego też mam nadzieję, że ten wniosek, jeżeli panowie będą w ogóle zainteresowani, ten wniosek uda się zrealizować. I druga sprawa dotyczy budżetu na 2020 rok, a dokładnie do konstrukcji. W trakcie tego roku bardzo przeszkadzało mi takie jakby dosypywanie do tego budżetu, to jest normalne, ale ujmowanie w poszczególnych budżetach stałych imprez.
Dlatego, że w momencie, kiedy są stałe imprezy, imprezy, które realizowane są od lat, osoby organizujące te imprezy są w stanie przewidzieć, jakie są koszty. Oczywiście mogą być sytuacje jednostkowe, że nagle coś ulega zmianie, ponieważ jest podwyżka czegoś i to nie ulega dla mnie żadnej wątpliwości. Natomiast z tego, co obserwowałam przez rok, tak naprawdę większość stałych imprez, rozmawialiśmy już o tym z burmistrzem Łużyńskim kiedyś w trakcie komisji, impreza stała i pojawiała się w budżecie, pojawiała się kwota na opłacenie tego. Impreza stała, pojawiała się kwota. Myślę, że nie jest to dobrze. Jeżeli są to imprezy, które wychodzą nagle, bo są ciekawe propozycje, z których trzeba skorzystać. I źle byłoby, gdybyśmy z tego nie skorzystali. Jest to dla mnie zupełnie sytuacja naturalna. Jeżeli przy stałej imprezie nagle coś ulega, jakaś kwota ulega zwiększeniu, bo może się zdarzyć, jest to dla mnie zupełnie naturalne. Natomiast nie może być tak, że co najmniej 50% stałych imprez jest co miesiąc ujmowana w budżecie. Więc prosiłabym o taką konstrukcję budżetu, w której stałe imprezy zostaną zaplanowane i określone kwoty. I aby tych kwot generalnie jednak się trzymać. Chyba, że są, mówię, nieprzewidziane sytuacje. My o tym wielokrotnie rozmawialiśmy na komisjach w trakcie tego roku i wiem, że przeszkadza to nie tylko mi, ale no generalnie członkom komisji. Mirosław? Owocem odnośnie tego właśnie, co powiedziała radna Czupińska. Jeżeli mi nawet nie zależy na tym, żeby jakby być w tej komisji, która przyznaje środki, ale po prostu żebyśmy byli z zewnątrz, żebyśmy po prostu widzieli, jak to działa, jak to funkcjonuje, żebyśmy na przykład nawet my sami nie musieli podejmować tych decyzji, ale po prostu widzieć z boku po prostu, w jaki sposób jakby są przyznawane punkty, w jaki sposób, jakie są argumenty do przyznawania tych punktów, więc bardziej chodzi mi o to. A też bardzo drugi punkt, który poruszyła pani radna, właśnie też jakby jest też taki pani burmistrzu, na przykład w stałym programie imprez na przykład jest turniej Brozia i na to MOSiR ma konkretną pulę pieniędzy i następnie daje pan i następnie na przykład jedna ze szkółek startuje do tego samego punktu i na ten sam turniej dostaje drugą pulę pieniędzy. Więc jeżeli mamy to zapisane w programie, znaczy mamy zapisane to w MOSiR-ze, że na przykład budżet danego turnieju wynosi, nie wiem, 10-20 tysięcy złotych, daję przykładowo, no to czy faktycznie jest potrzebą to, żeby jeszcze ktoś, że tak powiem, startował do tego samego jakby programu i dodatkową pulę dostawał? Więc po prostu jeżeli, okej, okay, jest to zapisane w programie MOSiR-u, nie ma problemu, MOSiR ma taką i taką kwotę, jeżeli chce kogoś do pomocy, to się po prostu kontaktuje, nie wiem, robi jakby, otwiera konkurs, mały konkurs, albo kto chce jako w formie wolontariatu pomagać przy danym turnieju i myślę, że na pewno wtedy ktoś się zgłosi i nie trzeba będzie dodatkowych tej kwoty dawać, a tak naprawdę po prostu no, tutaj mamy budżet otwarty. I potem się okazuje, że jeszcze ktoś jeszcze dostaje na ten sam pomysł jeszcze raz te same pieniądze, więc po prostu mówię, tam 10, tam 15, tam 20, tam 30, nagle się okazuje, że przy 3-4 imprezach jesteśmy zaszczędzić 150 tysięcy złotych. Ale rozumiem, że to uwaga do komisji grantowej, nie do mnie, bo komisja grantowa zaopiniowała pozytywnie i przyznała kwotę. No, każdy stowarzyszenie ma prawo złożyć najbardziej absurdalny wniosek. Ale może komisja właśnie nie ma wiedzy na ten temat, że ten turniej w MOSiR-ze jest zapisany jako też finansowany jest. Myślę, że komisja znakomicie przede wszystkim się orientuje. Możliwe, ale uważam, że jakby jest to za niestosowne i też uważam, że powinniśmy na tym popracować, żeby po prostu zmienić to, żeby dać jasny kierunek No to bardziej, że tak powiem właśnie, żeby wszyscy widzieli dokładnie, jeżeli idą środki na daną imprezę z jednego źródła, to żeby na przykład nie było tak, że jeszcze z drugiego, chyba że faktycznie są to środki pozyskane ze środków zewnętrznych typu Ministerstwo Sportu albo Ministerstwo wojewódzkie pieniądze, tak? Więc po prostu tylko bardziej o to mi chodzi, a nie, że z naszej puli na szkolenie czy tam, nie wiem, na działania sportowe idzie jakby z dwóch źródeł i po prostu dokładnie. Czy
Są jeszcze pytania do pana burmistrza? Panie burmistrzu, dziękujemy. Już koniec. Tak jest. Ale musisz, Mireczku, mówić niestety do mikrofonu, ponieważ to wszystko się... ustalić na naj... Panie burmistrzu, to pan wolny już jest, jak pan... Tak jest, tak, tak, śmialutko. Dziękujemy bardzo. Nie będziemy w stanie po prostu tego już przygotować na następny rok, skoro budżet jest przygotowany tam do 15 czy 20 października, więc dlatego musimy no... Do 15? Okej. Okay. A ustalenie budżetu następuje do? Od 15 października ustala się budżet do końca roku. Do... A, ale wiesz, o co mi chodzi. Przegłosowanie. W stanie w nowym roku już... Wniosek. A budżet się ustala do? Do 15 listopada projekt budżetu otrzymują RAN i otrzymuje LION. I w momencie, gdy płynie pozytywna opinia LION, no więc po prostu my też nie będziemy jakby mieli możliwości w styczniu już, że tak powiem, coś zmienić, tak? Bo już to zostanie to. Ile, bo to jest kwestia też paragrafów, doskonale ma świadomość tego, jakie są środki przeznaczane na utrzymanie budynku, a jakie są przeznaczane na szkolenie, a jakie są przeznaczane na jakby inne rzeczy. Dlatego, że to wynika też z, po prostu z poszczególnych paragrafów. Dokładnie. Oczywiście, myślę, że to nie jest tak naprawdę problem z przedstawieniem. Jest to może trochę pracy, żeby to zebrać, ale... Znaczy ja myślę, ale że, dałoby to pewien obraz. Tak? Ja myślę, że też każdy może z nas wystąpić w formie zapytania, tak? To nie musimy już my jako komisja razem obrać. Każdy może osobiście wysłać mailem nawet wystarczające zapytanie i pan dyrektor jest zobowiązany, żeby odpowiedzieć na to pytanie, na te pytania i... Ale jakby można było... w komisjach grantowych. Coś tam jest tak, że jeżeli... To był regulamin kiedyś, pani. Ale jest regulamin. Jest on nie jest zmieniony? Nie, on nie jest zmieniony. My chcieliśmy zmienić. My chcieliśmy zmienić. Był taki czas, że chcieliśmy zmienić. Ale na przykład, jeśli pan składa o granty, to pan nie może występować w komisji. Tak? Tak? Tak, może pan być w komisji, ale na przykład do spraw kultury, do spraw... jakieś tam rozrywki innej, prawda? Tak. No to i tak powinno. Tak, ja mam proszę pani Krystyno, czy można by w wolnej chwili sprawdzić ten regulamin, czy w komisji przyznającej, opiniującej przyznanie grantów jest obowiązek, że musi zasiadać radny. Dobrze, to tak w wolnej chwili. Nie ma. Było kiedyś, ale tam było, że komisja składa się. W skład komisji wchodzi radny, to było kiedyś w regulaminie. Tak, w skład komisji wchodzi radny, ja naczelnik. Uczestniczyłam w grantach na jakiś program kultury, coś kultury. Ale mówię, dawno nie wiem, czy nie były zmienione te regulaminy. Mirek, chcesz tak coś? Tak. Sam deklarował i za coś w progu do pana burmistrza, do
wyliczyć, wytyczyć jedną i drugą część, żebyśmy wiedzieli dokładnie ile to, ile to, ile to, żeby to było bardzo jasne i przejrzyste po prostu, bo nie ma tego dzisiaj, a ja uważam, że nawet moglibyśmy, jeżeli będzie z naszej woli chęć, po prostu żebyśmy zrobili to od nowego roku właśnie, żeby był podział w danej, w każdym... No, dokładnie. Tak. W każdym razie jeszcze otrzymamy również niebawem projekty, znaczy wnioski do projektu budżetu złożone przez wszystkich nieradnych, tylko radnych też, ale również i wszystkie komórki miejskie, tak to nazwę, tak? Czyli Gliwice Centrum Kultury będzie składał wniosek Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, gdzie tam wszystko jest wymienione wtedy, na co oni potrzebują tych. Do skonstruowania budżetu jest potrzebna. W 2019 i będzie, a jest 2018, tak? Że po prostu był wniosek z 18 już, 19 się udało, nie i tak. Na 20. Pan dyrektor Mosiru, czy pani dyrektor Giżyckiego Centrum Kultury, czy pan dyrektor MOPS-u do projektowania, żeby zanim osiądą do projektowania budżetu, są zobowiązani złożyć swoje zapotrzebowanie, że tak to nazwę, brzydko. Ale generalnie taki bilans, zrobienie bilansu na to wszystko, co by chcieli, żeby było zawarte w budżecie. Ja może powiem tak, to słuchajcie, każdy dyrektor jednostki, każdy naczelnik przedstawia w przypadku dyrektorów jednostek przedstawia się projekt planu finansowego na przyszły rok. I to nie są jakby sprawy takie życzeniowe, tylko bardzo popularnie się oblicza, jakie są koszty funkcjonowania jednostki. Pracownicy. Okej, ja rozumiem. Ja nie ukrywam, sam jako też jakby i trener i działacz sportowy uważam, że mimo wszystko jednak ludzie, którzy znają problem, tak myślę, że tak samo jest u pani radnej, że jeżeli pani wie dokładnie, gdzie jest ta potrzeba, no okej, ja nie znam się na tym, ja mogę podnieść rękę, przepraszam, powiedzieć, że no tak, przyznajemy taką i taką kwotę, ale ja nie wiem dokładnie, że pani wyda tyle na ludzi, tyle na sprzęt, tyle na pożywienie i dlatego ja na przykład jestem zwolennikiem tego, bo każde stowarzyszenie to są ludzie jednak pasjonaci, którzy się tym zajmują, wkładają swoje serce, pracę i tak dalej, jednak oni sami dokładnie wiedzą, że na przykład jeżeli miasto zawsze też zrobi zawsze drożej moim osobistym zdaniem, imprezę i tak dalej, bo wiadomo, że koszt miasta jest jakby obligatoryjnie i inny, bo my jako stowarzyszenie znamy się środowiska, możemy się dogadać z osobami, które dorobią danej imprezy i zaprosić sportowca, bo zapraszamy to jako sportowiec, jako stowarzyszenie sportowe dla dzieci i tak dalej, zawsze też trochę jest inaczej i dlatego mówię, ja jestem zwolennikiem tego, aby jednak oddać to dla ludzi, którzy się z tym znają, bo uważam, że lepiej to zrobią niż tak powiem miasto i z całym szacunkiem, proszę? I taniej, dokładnie. Nawet pan dyrektor Mosirun z całym szacunkiem dla jego pracy, ale on powinien, że tak powiem, moim zdaniem z nadzoru być właśnie tym nadzorcą tych obiektów sportowych, żeby tam wszystko grało na tych obiektach sportowych, a nie człowiekiem, który będzie przygotowywał te imprezy sportowe, bo moim zdaniem dokładnie, więc dobrze, bo cały czas lecimy dookoła jednego tematu, a ja chciałem się zapytać o to, czy przy okazji kolejnej komisji realizujemy plan pracy komisji, a mianowicie mamy jeszcze do zrealizowania w trzecim kwartale, mamy tak, działalność Młodzieżowej Rady Miasta i tutaj mieliśmy się spotkać. Dokładnie. Wchodzili uczniowie szkół średnich.
A ja mam pomysł, jak mogę. Panie Boże, żeby to funkcjonowało. Jeszcze jest, myślę, że jeden błąd, który ja obserwowałam przez lata. Słuchajcie, ja mam takie wrażenie, że może pierwsza rada miała praktycznie pewne wyobrażenie. Moim zdaniem młodzieżowa rada nie jest od organizowania imprez. Dokładnie. A tak naprawdę obserwując przez lata z boku, zanim się może bardziej zaangażowała, to tak naprawdę Młodzieżowa Rada w swoich planach wymyślała pewne imprezy bardzo, bardzo fajne, oczywiście bardzo cenne, tylko że myślę, że... Nie, to ma być organ samorządowy taki. No. Dokładnie. Czego potrzebuje. Dokładnie. Zwracać uwagę na pewne rzeczy, a nie tak. Imprezy, które ma problemy. Tak. Ona jest wszelkie nowości związane z seniorami i tak dalej. Dokładnie, to nie są wolontariusze, nie powinni to być wolontariusze do imprez, o tak. Mirek, twój pomysł. Ja mam pomysł taki, że myślę, że bardzo też jakby dobrą formą i prostą byłoby zachęcenie te osoby, młode osoby do aktywności poprzez danie, stworzenie im budżetu. Na przykład 10 tysięcy złotych i na przykład... I na przykład właśnie ewentualnie... Takie to było trafione do jakichś tam imprez tak naprawdę. Że sami podejmują decyzję, na jaki projekt, ewentualnie muszę te projekty nam pokazać i wtedy... Wiecie, ale właśnie te pieniądze, bo te pieniądze spowodowały, ja obserwowałam to przez lata. Pieniądze spowodowały, że Rada zaczęła funkcjonować jako organizator imprez dla młodzieży. Dokładnie. I cały czas już się później się i tak traktowało do samiszkiego końca. I takich wolontariuszy, zrobiło z nich wolontariuszy, którzy miasto coś organizowało i za darmo potrzebowali. Spotkać, jednak gdzieś tam coś wiedzieli. Tak. My sami musimy wypracować w takim układzie, w którym według nas powinna... To dobra, ja... I dlatego myślę, że musimy się po prostu spotkać opiekunami... Czyli organizujemy... Moje pytanie tylko brzmiało, czy zajmujemy się, mamy tak, działalność Młodzieżowej Rady Miasta, analiza możliwości rozpoczęcia działania związanego z budową funkcjonowaniem zakładu opiekuńczo-letniczego, informacja o realizacji zadań oświatowych gminy miejskiej w roku szkolnym 2018-19. No. Bo to jest informacja o realizacji zadań oświatowych. Czyli to tak naprawdę będziemy jeszcze analizować, ponieważ dopiero to będzie tworzone. I działalność integracji, Centrum Integracji Społecznej i spotkanie z policją. A z policją przypomnij, w jakim celu? Nie, spotkanie z policją ogólnie mieliśmy... Czy informacyjnie, bardziej wtedy pan komendant wyznaczy nam pracownika policji, który przyjdzie nam statystycznie przedstawi generalnie jak wygląda przestępczość i tak dalej, tak zwana ta mapa, przedstawi też tą mapę przestępczości prawdopodobnie, to by było tak, ale możemy tą Młodzieżową Radę Miasta dotknąć, żeby porozmawiać, tak? Ja bym, na razie
planujemy na razie, o następne będziemy myśleć, czyli spotykamy się z Młodzieżową Radą, rozmowa na temat Młodzieżowej Rady Miasta i opiekunów. Na następnej komisji i ja myślę, że komisję zaczniemy wtedy normalnie o godzinie 16, a tych wszystkich Państwa będziemy zapraszać na godzinę 17. Tak? Ja jeszcze odnośnie jakby tych wniosków złożonych odnośnie tego sportu dla Pana Burmistrza, bo tam właśnie on, że tak powiem, odpowiedział na te pytania, ale czy też jednak w tym kierunku coś robimy? Ja nie ukrywam, że ja chciałbym, właśnie teraz pytanie, co by byśmy chcieli z tym zrobić? Bo to, ponieważ ja mam z tym, powiem szczerze, straszny dylemat, ponieważ my... On jakby się wypowiedział już na ten temat, tak? A teraz naszym dylematem jest to, w jaki sposób jeszcze raz może składać wniosek? Czy my... Ja myślę, to moje zdanie, że każdy, jeśli pan ma pomysł i chodzi o pieniądze, proszę taki wniosek złożyć. Ale nie, to nie, nie. Znaczy, ja... odpowiedź burmistrza, która była, do niczego nie dążę. A czy ja powiem tak, nie, ja ostatnio, nie, ja też byłem u pana generała, dowódcy właśnie tutaj w Giżycku, 15 Brygady Zmechanizowanej, właśnie o udzielenie tych obiektów sportowych. No tutaj to było tydzień temu praktycznie, myślę, że w tym tygodniu albo następnym będzie jakby jakaś rozmowa, bo wiem, że z jednej strony okej, okay, no jeżeli ktoś się czymś nie zajmie konkretnym, to wiadomo, że gdzieś tam się to będzie odbijało, może mam czas, a może nie mam czasu. Ogólnie pan burmistrz, wiadomo, no często, że tak powiem, widzi się z panem generałem i zawsze, że tak powiem, może tę sytuację wykorzystać, no ale ja byłem na takim spotkaniu, pan generał, że tak powiem, przyjął to jakby otwarcie, powiedział, że się zastanowi nad niektórymi obiektami. Chodzi nam dokładnie na przykład o obiekt sportowy, który jest na boisko piłkarskie, które jest koło Strandy, tam jest taki duży plac i po prostu my z względów, że tak powiem, nie mamy miejsca do trenowania, wyszliśmy z projektem, z inicjatywą, aby po prostu udostępnić to dla stowarzyszenia. No i właśnie tutaj pan dowódca mówi, że musi się zastanowić, czy ten obiekt nie musi być ogrodzony, czy na przykład może dać dla dzieci, żeby mogły korzystać, więc ja bardziej bym chciał, żebyśmy jakby, jeżeli mamy problem, to stawiamy go konkretnie. Albo go uda się realizować, albo nie. Żebyśmy przechodzili krok po kroku, a tak naprawdę, okej, mamy wszyscy fajne pomysły, mamy pewne problemy, ale czasami po prostu potem gdzieś tam człowiek zapomina, przechodzimy do kolejnych rzeczy, tamte nie są do końca zrobione. I fajnie jakby nasza komisja właśnie była taka, że po prostu siadamy i konkretnie rozwiązujemy problem. Pani Maria mówi o tym i o tym. Czy jesteście w stanie mi pomóc? Ja mam taki pomysł, prawda? I na przykład dajemy sobie miesiąc czasu. Znaczy my mamy ten problem, że my nie możemy sami rozwiązać problemu. Żebyśmy byli skuteczni po prostu. Tak, to jest komisja. Całościowe. Może naciskajmy po prostu bardziej, no, niektórych rzeczach, no. Walczmy o to. No. Taki wniosek. Środowisko i wiemy. Analizować, kiedy otrzymujemy takie odpowiedzi, z których naprawdę nic nie wynika, to tak naprawdę, proszę zwróćcie uwagę, my to dostaliśmy kilka miesięcy temu i mieliśmy dyskomfort, większość komisji miała dyskomfort z tej odpowiedzi, ale jakby nic się nie zadziało. Stąd ja napisałam, że jednak powinniśmy wrócić do naszych wniosków jako wniosków komisji, tak? I zobaczyć, Słuchajcie, pamiętacie kwestię... Znaczy to ma, że polećmy. Mam wnioski, ale nie mam chyba odpowiedzi. Właśnie zaraz jeszcze... Nie, to wszyscy są przeszkoleni. Wszyscy są przeszkoleni, wszyscy umieją reanimować, udzielać pierwszej pomocy. Mamy, jeśli chodzi o sport, o rozpoczęcie pracy nad nową strategią rozwoju sportu i powołanie grupy roboczej, w której skład wchodzi członek Komisji Spraw Społecznych i tu ja wiem, że to jest, będzie i pan dyrektor zobowiązał się, jak tylko rozpoczną się prace, to nas o tym poinformuje i zaprosi do udziału.
o powołanie grupy roboczej w celu wypracowania nowych kryteriów rozdziału środków pieniężnych w konkursie grantowym w dziedzinie sportu składających się z przedstawicieli stowarzyszeń sportowych oraz przedstawicieli Komisji Spraw Społecznych. No właśnie. Nie wiem, gdzie mam to powiedzieć. Ale było, jeżeli na maila wysyłałem? Marcin, na maila wysyłałem? Co? Wysyłane były te odpowiedzi? O sporcie, no. Te wnioski, odpowiedzi. Wcześniej, wnioski, odpowiedzi na wnioski. No, to na mailu były. To mamy się spotkać z wszystkimi prezesami stowarzyszeń i tych klubów sportowych? Dobrze, to ja, słuchajcie, ja mam propozycję taką, ponieważ ja przyznam szczerze, że nie mogę znaleźć tych odpowiedzi, ale ja postaram się przygotować pismo i ustosunkować się do tych, znaczy na zasadzie takiej, że przygotować łączne, tak jest, łącznie pismo i na zasadzie takiej, że zapytam się, co było, bądź jest w danej kwestii zrobione, tak? No bo są rzeczy, które są zrobione, na przykład no właśnie te rozpoczęcie prac, no to już wiemy, że to będzie, tak? Że będzie i będziemy na pewno zaproszeni. Bo może ja przeczytam, co dalej jest, tak? O sprawdzenie możliwości udostępnienia obiektów sportowych należących do 15. Gdzieńskiej Brygady, to co mówił. No i teraz, no to w związku z tym, co my... Nie, panie dyrektorze, nie. Nie. Dzięki. Były jeszcze, ale tutaj mam akurat odpowiedzi. Było o wnioski ze wspólnego posiedzenia z Komisją Seniorów, tak? Z Komisją, z Radą Seniorów. I to było o miasto powinno dążyć do stworzenia zakładu opiekuńczo-letniczego. Miasto powinno posiadać całodobowy system opieki nad osobami starszymi, co tutaj dostaliśmy też negatywne, że nie ma na to środków i nie widzi potrzeby, opiekunowi środowiskowi nie widzą potrzeby takiej opieki. Miasto powinno wypracować lokalny system opiekuńczy, dlatego też wnioskujemy o podjęcie przez Urząd Miejski inicjatywy zorganizowania spotkania przedstawicieli samorządów, dyrektorów jednostek opiekuńczych i pomocy społecznej, przedstawicieli służby zdrowia w celu wyłonienia grupy roboczej składającej się z przedstawicieli wszystkich zainteresowanych stron, która pracowałaby nad systemem zapewniającym lepszą opiekę osobom, które je potrzebują. Takiego nie, umarł. No ale teraz wracając do problemu z 15. Gdzieńską Brygadą, w jaki sposób my mamy teraz to dalej nacisnąć, skoro spotkanie się odbyło, czyli dalej czekamy na odpowiedź pana generała. Pan generał już? O wszystkich. Dokładnie. Jeżeli udało się jakby jedno wejście, to czy nie wiem, czy... Bardzo radny realizować.
Czy pozostali inni nowocześnie No i teraz tak jest. I teraz dalej mamy, jeszcze chodzi o sport, to jest o odstąpienie obligatoryjnego korzystania z lodowiska w ramach lekcji wychowania fizycznego. I stały punkt medyczny na lodowisku. Jeśli chodzi o obligatoryjny, to jest, tam chyba było też we wniosku podane, że takiej potrzeby nie zgłasza dyrektor, że dyrektor chyba, tak? No ja nie pamiętam dokładnie. Dyrektor nie widzi potrzeby. Dobrze, ja myślę, że na tą chwilę to po prostu dla mnie rola, żeby zebrać to, co nie zostało zrealizowane, tak? I ponownie zadać pytanie, co w tym kierunku jest robione, tak? Czy coś, cokolwiek. A jeśli chodzi o zakład opiekuńczo-leczniczy, odpuszczamy na razie temat, ponieważ czekajmy na rozwój szpitala. Jeśli chodzi o 15. Giżycką Brygadę, to też warto by było zapytać właśnie, co jest z ramienia urzędu robione w tym kierunku, tak? No i dobrze. A na kolejną komisję ja zapraszam panią Karolską i zapraszam opiekunów samorządów szkolnych, szkół średnich. Tak jest. I tyle. Ale ja wiem, tylko my musimy, pamiętajcie, że my musimy pamiętać, że jako radni my mamy troszeczkę też i zawiązane ręce, jeśli chodzi o pracę. My możemy wnioskować, możemy interpelować, ale tak naprawdę organem wykonawczym jest to cały urząd tak naprawdę. To oni mają, bo ja wiem, że dla nas społeczników to jest bardzo proste. Ja idę dzisiaj tutaj, ty idziesz tutaj i my sobie załatwimy to, tak? Nie potrzebujemy pomocy, ale generalnie my jako organ musimy po prostu tylko wnioskować, no. Tak jest. Projekt do budżetu komisji musi pójść, komisji albo Marcin możesz sam. Ale jeśli jeszcze raz ci... Ale
My rozumiemy, no ale to jest... No. Dobrze, ja myślę, że kończymy dzisiejszą komisję. Dziękuję wszystkim za udział.